Dorota Łosiewicz, witam Państwa w poranku w Polsce.pl. Dzisiaj moim gościem jest Mira Jankowska, naukowiec. Dzień dobry. Dzień dobry, naukowiec, dziennikarka radiowa, także twórczyni MAM, czyli Mistrzowskiej Akademii Miłości. Ale jesteś dzisiaj moim gościem, dlatego że będziemy rozmawiać o innej kobiecie. Dwie kobiety porozmawiają o trzeciej kobiecie i uwaga, nie będziemy złośliwe, mam nadzieję. Nie, nie. Bo to czasem tak się zdarza, prawda, że kobiety jak zaczną o kobiecie, to im jakoś tak wychodzi dziwnie. Chciałam dzisiaj z tobą porozmawiać. Ale mogę ci wejść w słowo? Wiesz, już zanim pytanie zadam? Tak, dlatego, że o tej złośliwości. Za gość, nie da pytanie zadać, ale mów, proszę. Dlatego, że jeżeli złośliwie podchodzimy do kogoś, to znaczy, że gdzieś mamy w środku jakiś nieporządek. I nie mamy poczucia tego, że też jesteśmy wartościowe, że jesteśmy piękne, że jesteśmy cenne. I z to tego my, powodu jako kobiety uporządkowane w kogoś. Wewnętrznie, zadowolone z siebie, szczęśliwe, doceniane, będziemy wyłącznie pozytywnie, mam nadzieję. A zdrowo pozytywnie. O pierwszej damie, proszę Państwa, o Agacie Kornhauser-Dudzie, ponieważ minęły 2 lata od zaprzysiężenia pana prezydenta. Ale to oznacza także, że Agata Kornhauser-Duda od 2 lat pełni funkcję, zaszczytną funkcję pierwszej damy. Jak twoim zdaniem sobie pani prezydentowa radzi z tą funkcją? Ja jestem dumna, że mam taką pierwszą damę i takiego prezydenta i uważam, że to jest wielkie szczęście dla nas, że możemy poszczycić się taką klasą pary prezydenckiej. Oczywiście można mieć różne opinie na temat sposobu prowadzenia spraw, za które odpowiada pan prezydent i tak dalej. Mamy do tego prawo, jest wolność, jest demokracja, więc każdy może po swojemu to oceniać. Natomiast jeśli chodzi o pewien styl i pewien sznyt, że tak powiem, no to jest do pozazdroszczenia. Myślę, że inne nacje mogą nam naprawdę zazdrościć. Pierwsza dama wskoczyła w tę funkcję tak jakby z biegu, z nagła, bo ona była nauczycielką, uczyła niemieckiego w krakowskim gimnazjum i nagle z dnia na dzień dowiedziała się, że jest prezydentową. Czy tak, twoim zdaniem łatwo jest tak przeskoczyć z roli nauczyciela do roli pierwszej damy? Na pewno łatwo nie, na pewno nie jest łatwo, ale pewien typ osób poradzi sobie z tym wyśmienicie. Kiedyś pamiętam, podam tutaj przykład analogiczny. Nie pamiętam, kto o tym opowiadał, ale podano za przykład kardynała Wojtyłę, który miał pewien sposób też bycia w tej funkcji w kościele i kiedy został wybrany papieżem, nie zmienił się w ogóle. Był taki sam, jak na każdym etapie swojej drogi, no powiedzmy tej profesjonalnej, zawodowej, czyli tej kapłańskiej, powołania jednocześnie. I to jest to, jeżeli człowiek jest zintegrowany, czyli spójny wewnętrznie, jeżeli ma pewne zakorzenienie w kulturze, a pani prezydentowa ma, jeżeli ma pewne osadzenie w kulturze domu także, to nie potrzeba bycia kimś innym, bo jakby to powoduje, że zostałam wybrana do pełnienia pewnej funkcji, do odgrywania pewnej roli w państwie dla innych, wobec innych, także na zewnątrz, bo ona nas reprezentuje. Także wydaje mi się, że to jest tylko konsekwencja tego, jaka ona w ogóle jest. Ale to rzeczywiście, wiesz co, chyba masz rację, bo i współpracownicy pierwszej damy i też osoby, które ją spotkały w trakcie działalności, tych 2 lat działalności, a tych osób rzeczywiście było bardzo dużo, bo pierwsza dama jest bardzo aktywna i o tym za chwilę porozmawiamy. I pisałam teksty, rozmawiałam z tymi ludźmi, rzeczywiście wszyscy mówią tak samo, że ona jest niezwykle bezpośrednią osobą, bardzo się wsłuchuje w to, co mają jej inni do powiedzenia, chętnie z ludźmi rozmawia i rzeczywiście w ogóle nie czuć, że jest jakąś tam pierwszą damą, więc to fajne, co mówisz. Na tym polega klasa, dlatego że jeżeli pierwsza dama buduje pewien dystans, czy ktokolwiek z nas, naukowiec, czy artysta, oczywiście no, są pewne jakby to powiedzieć, zawody, w których to jest wskazane, ale można tak to robić, że ludzie i tak ciągną do tej wyjątkowej osoby, no bo to jest pewien rodzaj wyjątkowości, jakiejś charyzmy także. I tutaj takiego dystansu nie ma. Ona, tak jak ja odbieram jej działanie i obecność na scenie politycznej, ona po prostu reprezentuje nas, Polaków, będąc no, przedstawicielką tej płci pięknej. I jednocześnie, przepraszam jeszcze, jednocześnie doskonale wspiera swojego męża, bo nie wychodzi na pierwszy plan, jak to się dzieje czasami w parach. No właśnie, a może dlatego nie wychodzi, że po prostu nie jest politykiem, a takie zarzuty się wobec niej pojawiają, że nie wypowiada się w sprawie albo aborcji, albo w sprawie reformy edukacji. Pytanie,
czy powinna się wypowiadać, skoro nie jest politykiem i nie chce być politykiem. No więc właśnie, przyjęcie pewnej formuły istnienia, że tak powiem, czyli formuły bycia w tej roli, a pani Agata Duda tak zrobiła, jest tutaj, myślę, że bardzo widoczne, dlatego że ona jest widoczna, jeśli się chce ją widzieć i chce widzieć jej działania. Właśnie. Jeśli się chce, to się widzi. Bo ona nie musi być taka, jak ja bym sobie życzyła. Ona ma być taka, żeby w jej jakby ostatecznym rozliczeniu po tej pracy powiedziano, wykonałaś swoje zadanie. Byłaś w tym świetna. No właśnie, a zadanie, jakie sobie postawiła przed sobą pierwsza dama, obejmując urząd, było takie, żeby mówiły za nią czyny, a nie słowa. Piękne. Żeby to, co robi, a nie to, co mówi. I dlatego między innymi nie rozmawia z mediami. Owszem, wydaje różne oficjalne oświadczenia, przemawia na różnych uroczystościach. Obejmuje patronaty. Obejmuje patronaty, tak, ale nie udziela wywiadów, bo czyny, nie słowa. Co ty na to? No, mnie to się podoba. Ja myślę, że to jest wyzwanie dla mediów, wbrew pozorom, dlatego że to media powinny pokazywać społeczeństwu to, co się tak naprawdę dzieje, co ta osoba robi. Bo no, nie mamy dostępu jako zwykli obywatele do tego, co się dzieje w różnych miejscach. To od tego są właśnie przekaźniki. I dobry dziennikarz, dobry zespół, dobry, nie wiem, wydawca, ale także reporter, czy po prostu właśnie dziennikarz, czy publicysta, będzie o tym mówił. Będzie to pokazywał, będzie gdzieś umiał zobaczyć w tym sens, a nie wykorzystywał tego, żeby wygrać czy rozegrać pewne walki polityczne czy medialno-polityczne. Bo to nie o to chodzi. Właśnie mam wrażenie, że pierwsza dama w te walki medialno-polityczne, a bardziej chyba polityczne, próbuje być wciągnięta, bo gdzieś już tam na początku pojawiła się próba skonfliktowania z jej powodu, jej męża, z jego środowiskiem, zapleczem politycznym, a chodziło między innymi o kwestię aborcji, o to nawoływanie pierwszej damy, żeby zajęła stanowisko. Także próbuje się ją nieustająco wciągać w ten spór polityczny, który toczy się w Polsce, a ona nie daje się w to wciągać. Na szczęście mądrość właśnie, nie inteligencja. Inteligencja jest też przejawem mądrości, ale mądrość polega na tym, że jakby rozpoznajemy, gdzie tkwi dobro i gdzie tkwi piękno. Mhm. Wczoraj oglądałam taki film o Hannie Arendt, która opisywała, była filozofem, też publicystką i opisywała proces Eichmanna, niemiecka i jednocześnie żydowska filozof. I ona, cytując Heideggera bodajże, powiedziała coś takiego, że mądrość, przejawem mądrości nie jest wiedza. Mhm. Przejawem mądrości jest umiejętność rozróżniania dobra i zła, piękna i brzydoty. I ja myślę sobie, że osoby pokroju państwa Dudów, naszej pierwszej pary, gdzieś mają to zakorzenione w sobie, że właśnie na tym polega mądrość. I ona jakby będąc, robiąc to, co sobie założyła, tak jak chce, jakby trzyma się tego i nie daje się wmanipulować, wciągnąć w te rozgrywki, które tak naprawdę czemu służą? Służą temu, żeby nas poróżnić, skonfliktować, żeby jakby całą energię życiową, którą człowiek ma dla budowania czegoś dobrego, dla przemiany świata na dobre, bo po to istniejemy, właściwie marnuje się, rozprasza się, żeby tylko dzielić i jątrzyć. To do niczego dobrego nie prowadzi. Czyli mówisz, że przejaw mądrości pierwszej damy to jest to, że ona się nie daje w to wciągać, że ona to rozpoznała i nie bierze w tym udziału. I rzeczywiście chyba tak jest, ale jednocześnie z tego powodu oskarżana jest o bierność nieustająco. Różne środowiska mają do niej pretensje o to, że jest bierna. Ale my sypnijmy może tutaj jeszcze, zanim odpowiesz, garścią faktów, bo domagałaś się od mediów, żeby podawały fakty. Tak. Fakty są takie, że w ciągu 2 lat pani prezydentowa odbyła ponad 100 indywidualnych wizyt krajowych, 28 zagranicznych, przyjęła 16 delegacji zagranicznych. W Pałacu Prezydenckim odbyła 85 spotkań, udzieliła 55 lekcji języka niemieckiego, więc wciąż jest nauczycielką, nie przestała uczyć. Wsparła 49 inicjatyw charytatywnych, 151 akcji objęła patronatem
honorowym. Czy to jest przejaw bierności? To powinno się pojawić u Państwa na pasku, dlatego że liczby dla na przykład osób, które są bardziej wzrokowcami, słuchane, nie wybrzmieją tak. Także jeżeli można, to choćby niektóre z tych danych warto, żeby się pojawiły. No właśnie. No więc jakby, ale wiesz, to nie jest tylko kwestia, że ona jest obecna, to jest też kwestia, jak jest obecna. Mhm. Bo jeżeli któraś, nie będę wymieniała, która, pani prezydentowa była na spotkaniu z więźniarkami z Auschwitz i ona jadła z pięknej zestawy porcelanowej czy piła kawę, a panie z kubków plastikowych, no to przepraszam, ale gdyby tam była Agata Kornhauser-Duda, ona z pewnością też wybiłaby z kubka plastikowego, prawdopodobnie by odstawiła ten albo przekazała komuś. Przekazałaby, tak. I to o to chodzi. Więc nie tylko ilość, ale też jakość sprawowania tego urzędu jest ważna. Widzisz różnicę jakości i klasy w stosunku do... Wiesz co, ja widzę prawdziwość w tym. To znaczy, oni są autentyczni, oboje. I można oczywiście na ten temat różnie mówić, każdy będzie czytał po swojemu też według tego, co w środku w nim gra, w tym komentatorze. Ja widzę autentyczność, szczerość i taką właśnie niezmienność. To znaczy, niezmienność w sensie, że nie jest się pod coś przygotowanym, tak? Nie chudnie się z nie jest się produktem. Nie jest się produktem medialnym. PR-u. Albo PR-u, tak, tak. A ostatnio jedna z feministek, nie wiem, czy wymieniać nazwisko, może nie, zarzuciła pierwszej damie, że jest oschła, oziębła. A ty tutaj mówisz o tej prawdziwości. Skąd takie oceny? No, każdy sądzi gdzieś podług tego, co w środku ma jako miernik, tak? Więc jeżeli ktoś ma taki miernik, no w sobie, to takim miernikiem prawdopodobnie będzie mierzył też innych. Nie wiem, z czego to wynika, by trzeba było zapytać tę osobę, co przez to rozumie, bo to, wiesz, na bazie jednego słowa nie można wysnuwać całej koncepcji, prawda? I zwłaszcza też jednej osoby. I ona nie jest wylewna. Inaczej, jest serdeczna, natomiast nie jest jakby to powiedzieć, może ciepła, tak? Ciepła w takim rozumieniu zwyczajnym. Ale z drugiej strony też przypominam sobie czasy, kiedy świętej pamięci Maria Kaczyńska zwykła poprawiać mężowi krawat, czy przyczesywać mu włosy grzebieniem. To się też nie podobało. Też o to były rozpętywane awantury, że to tak nie wypada, że to prostactwo, buractwo i nie wiadomo co jeszcze. Więc w zasadzie niektórym tak naprawdę nigdy nie dogodzisz. A to był przejaw miłości tak naprawdę. To był przejaw miłości. I takiej też naturalności. Teraz to cenimy i zauważamy to, ale to właśnie pytanie, jaką wartość nadajemy zwykłym naszym naturalnym odruchom, temu, jacy jesteśmy. We wszystkim można zobaczyć zło. Jeśli się upra, to naprawdę zobaczy na siłę zło, nawet w oceanie dobra. Ale po co? Tak? Pytanie po co? Co mi z tego przyjdzie? Jakby, co to dobrego przyniesie? Może komuś coś przyniesie, może ktoś będzie miał satysfakcję, że... Może ktoś będzie miał taką satysfakcję, że kto inny wygra drugą kadencję. Takie mogą być intencje polityczne ewentualnie. No pewnie tak jest, ale ja mówię o zwykłych obywatelach, że gdzieś my nie jesteśmy uczeni, jak odczytywać media. A myślę, że akurat, wiesz, nie do końca. Myślę, że zwykli obywatele właśnie wbrew temu, co słyszą często w różnych mediach, doskonale sobie radzą z tym odróżnieniem dobra od zła i odzierają fakty nieraz z tych medialnych manipulacji, bo wiesz, często słyszę takie sądy przeprowadzane wśród zwykłych Polaków i oni mówią naprawdę niezwykle sensownie, od serca i oni są w stanie oddzielić tę prawdę od manipulacji. Bo pewne rzeczy wyczuwa się nie na bazie warstwy słownej, tylko na bazie emocji, która za tym idzie. Emocji, ale też pewnej jakby przytomności umysłu, tak to nazwę. I chcę powiedzieć, niekoniecznie wykształceni ludzie, bo ja myślę, że wykształceni. Im bardziej jesteśmy czasami wykształceni, czasami oczywiście, tym większą mamy trudność i podatność na manipulacje. Być może z tego powodu, że chcemy tak bardzo przynależeć do jakiegoś grona, które jakoś jest prezentowane. Jest taka potrzeba w człowieku i to jest naturalne. Ale zatracamy pewną taką czujność zdroworozsądkową i nie wyciągamy, jakby nie weryfikujemy tego z życiem. Więc myślę, że tak zwani prości ludzie, zwyczajni ludzie, do których ja też się zaliczam, bo też nie traktuję siebie inaczej, że staramy się gdzieś widzieć pewną, nie tylko słuchać tego, co ktoś mówi, kto
nosi etykietkę autorytetu, ale po prostu patrzeć na życie takie, jak ono jest, rozglądać się na to, jak żyją ludzie, co się zmieniło, tak? Jakie są plusy tego, obecności innej grupy, która teraz zarządza Polską. Pierwsza dama często porównywana jest, no, przez media też oczywiście, do Lady Diany. Czy to są twoim zdaniem słuszne porównania, czy w ogóle jest sens tworzyć takie porównania? To zależy, co kto lubi. Ja nie przepadam za takim porównywaniem kogoś do kogoś, chociaż czasami może to komuś dodać siły na przykład. Pytanie, na którym etapie życia Diany, tak? Wiesz, jak już tak bym zapytała. I chciałabym, żeby... chodzi o styl po prostu, tak. Życiowe perypetie. Na pewno jest elegancka i piękna jako kobieta. Jest po prostu kobieca. Tak. Zresztą chcę dodać to, że ona się ubiera, zresztą chyba jak pan prezydent, w polskich firmach, chociażby to. Tak. Więc to jest też duży atut i chwała naszym firmom. Ale wydaje mi się tak, że ma styl. Ma. I to dobry. I to dobry. Tak, może niekoniecznie mój, ale dobry. I nie daje się wciągać w polityczne gierki, więc ona też jeszcze, wiesz co, ona też jest, chcę to powiedzieć, bo są ludzie, którzy lubią żyć konfliktem, a są tacy, którzy nie lubią, kiedy wokół jest napięcie, jest stres, jest ciągła walka o coś. I myślę, że pierwsza dama należy do tej drugiej grupy, czyli lubi budować, lubi tworzyć mosty, czyli porozumienie stwarzać, niż cały czas być na linii frontu i gdzieś walczyć o coś. Ona jest wojownikiem, na pewno, że jest wojowniczką, ale inaczej. A czego byś życzyła pierwszej damie na kolejne lata sprawowania tej funkcji? No, jakby nie patrzeć, jest to funkcja publiczna. Oczywiście. Myślę, że dużo siły, mądrych ludzi wokół, nie brania do siebie słów czy zachowań, które są destrukcyjne i jakiegoś takiego zaufania do tego, że to, co niesie w sobie, jest dobre. Takiej właśnie dobrej pewności siebie. Może tego, żeby parlament w końcu uznał, że jest to funkcja publiczna i żeby pierwsza dama mogła na przykład pobierać wynagrodzenie za sprawowanie swojej funkcji, albo żeby jej się składki emerytalne odkładały, bo polskie prawo tego nie reguluje. Jest co zrobić. Powiedz jeszcze na koniec, chciałam się zapytać o Mistrzowską Akademię Miłości. Ile to już lat? 10 lat. Już 10 lat. Robię to 10 lat, tak. Gdzie można cię znaleźć? Powiedz naszym, teraz bardziej zajęłam się... I jakby czym jest Akademia? Akademia, podam adres strony internetowej mistrzowska.pl, też jesteśmy na Facebooku, ja też jestem na Facebooku. Tak naprawdę powiem króciutko, że zajęłam się pracą naukową, która też dotyczy Mistrzowskiej Akademii Miłości, bo to jest tak naprawdę działanie, które myślę, że wpłynęło na wielu Polaków, w sensie formatowania, przepraszam, Boże, co ja powiedziałam, formowania, właśnie w przeciwieństwie do formatowania, formowania nas jako ludzi, którzy chcą kochać dobrze siebie i kochać drugiego, no bo bez pierwszego nie ma drugiego. I gdzieś widzę, że ta praca, która jest taką pracą kompletnie nietuzinkową, bo to są działania przez i widowiska sceniczne, edukacyjne i poprzez audycje radiowe i poprzez też pisanie tekstów i przez nagrania audio. Na stronie można kupić też płyty z tych widowisk, że ona uczy jak kochać mądrze i dobrze siebie, drugiego człowieka, ale też kochać pracę, którą wybieram, kochać drugiego człowieka i to nie w sensie emocjonalnym, w sensie pragnienia dla siebie i dla drugiego dobra. A jak można wziąć udział w takim widowisku? Teraz nie można, bo ja teraz je zawiesiłam i robię tylko jubileuszowe. Mam nadzieję, że późną jesienią uda się zrobić jubileuszowe dziesięciolecia. A jeżeli nie, to połączę to razem z moim doktoratem, który w przyszłym roku będę bronić i wtedy zrobimy wielką fetę. Ale tak. Generalnie przez stronę internetową można się dowiedzieć. Tak, i przez Facebooka, Mistrzowska Akademii działaniach. Działania. Teraz bardziej robię warsztaty. Robię warsztaty właśnie z odkrywania swojej kobiecości, ale kobiecości w zdrowy sposób i nie w kontrze do mężczyzn, bo mężczyźni są tak samo potrzebni, jak i my kobiety. I przeglądamy się w swoich oczach i wzajemnie siebie inspirujemy, ale jak zrobić, żeby kobieta stała się pełniejsza siebie i w ten sposób też pomagała, czy towarzyszyła swojemu mężczyźnie, ale też kolegom, żeby i oni wzrastali w ich poczuciu męskości, poczuciu tego, że to jest człowieczeństwo męskie, tak? Tak jak mamy człowieczeństwo kobiece, to jest ta robota, którą teraz, myślę, wykonuję.
Dla dobra Polski też. Dla dobra i Europy, Polski. I świata, bo ja nie uważam, że to jest projekt tylko Polski. Z Polski wychodzi, ale... Dobrzy ludzie, zadowoleni z siebie, ludzie szczęśliwi. Promieniują tym. Promieniują i są tak, dla dobra nas wszystkich tak naprawdę. Dziękuję serdecznie. Ja też dziękuję. Moim gościem była Mira Jankowska, twórczyni Mistrzowskiej Akademii Miłości, naukowiec, dziennikarka radiowa. Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczej telewizji w Polsce.pl. Marek Siudaj, Gazeta Bankowa, portal w gospodarce. Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Muszyński, wiceprezes BGK Nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. BGK Nieruchomości to właściwie na wszystkim się kojarzy z Mieszkaniem Plus, więc do tego Mieszkania Plus przejdę. Tylko najpierw kilka takich danych z GUS-u za pierwsze półrocze. 6% mieszkań więcej oddanych do użytkowania w stosunku do ubiegłego roku. 23% więcej budów rozpoczętych i blisko 33% pozwoleń na budowę więcej. No to wygląda na boom w budownictwie mieszkaniowym. I teraz się trochę zastanawiam nad tym, bo jeżeli mamy program rządowy, mieszkaniowy, który ma zapewnić tanie mieszkania powszechnie, no to tego boomu nie powinno być. Ludzie powinni poczekać, aż te mieszkania rządowe się pojawią. I przyznam, że rozmawiałem też z kilkoma znajomymi, którzy zajmują się tym rynkiem i oni przyznają, że po prostu najwyraźniej nikt nie wierzy, że ten program się uda. Dlaczego? Najpierw określmy naszą grupę docelową. Naszą grupą docelową, nasi klienci, to ci, którzy są poza systemem bankowym. Ci, którzy nie mogą dostać kredytu hipotecznego. Dlatego też my nie konkurujemy bezpośrednio z deweloperami prywatnymi. Od deweloperów prywatnych kupujemy albo za gotówkę, albo dysponując kredytem hipotecznym. Ponad 40% naszych obywateli, którzy mają potrzeby mieszkaniowe, nie są w stanie uzyskać kredytu hipotecznego. Jeśli nie są w stanie... Aż 40%, tak? Tak? Jeśli nie są w stanie osiągnąć kredytu hipotecznego, to są nasi klienci, czyli wynajem z opcją dojścia do własności. I tak, to jest... mnóstwo tych mieszkań, które są obecnie kupowane, to są kupowane mieszkania na wynajem. Właśnie dla takich ludzi, których nie stać na kredyt, ale gdzieś muszą mieszkać. I to też jest jeden z elementów, który ten boom napędza. Innymi słowy, inwestorzy też, ci, którzy kupują mieszkania na wynajem, inwestują w to, aby zarobić, też nie do końca wierzą w powodzenie programu. Tak, słusznie pan zauważył, panie redaktorze, tylko to dotyczy tylko dużych miast. Tylko tam prywatni są gotowi inwestować swoje środki prywatne w mieszkania celem nie zamieszkania własnego, tylko na wynajem. Przykładem Biała Podlaska, gdzie budujemy w tej chwili 3 bloki, 200 mieszkań. W Białej Podlaskiej jako tako rynek najmu w takim ujęciu, o którym pan redaktor powiedział, nie funkcjonuje. Jeśli jest wynajem, to naprawdę śladowe ilości. My na 200 mieszkań dzisiaj razem z prezydentem Białej Podlaskiej, bo on prowadzi listę, ma zapisane około 700 rodzin. Na 200 mieszkań 700 rodzin chętnych. Kiedy zapytał, co z tym zrobimy, mówię, panie prezydencie, jeśli okaże się sukces, budujemy dalej. My nie mamy ograniczeń finansowych, ponieważ my nie budujemy z budżetu, tylko z pieniędzy funduszowych, a te są póki co nieograniczone. Ale proszę mi powiedzieć, bo to też był jeden z zarzutów, który się często pojawiał. Właśnie stawianie mieszkań w okolicy, gdzie właśnie nie ma potrzeby mieszkań na wynajem. Znaczy, okazuje się, że są. Więc właśnie mówiono o tym, że nie ma. Ale też jakby nie ma miejsc pracy.
Jeśli popatrzymy na zmieniającą się strukturę zatrudnienia w Białej Podlaskiej, to nie jest tak, że tam nie ma pracy. Owszem, jest praca, jest różna praca, też związana z obsługą granicy. To też musimy popatrzeć na to, gdzie jest zlokalizowana Biała Podlaska. Ale Biała Podlaska jest takim przykładem samoistnym, bo wkoło Białej Podlaskiej nie ma większego innego miasta. Ale teraz jesteśmy w trakcie przygotowania już umowy na też około 200 mieszkań w Świdniku, które jest położone koło Lublina. W zasadzie Świdnik nie jest samoistnym miastem, który nie ma wkoło otoczenia. Jest w aglomeracji Lublina, która liczy ponad 500 000 mieszkańców, więc nie rozpatrujemy wielu miast w oderwaniu od siebie, tak jak budujemy w Pruszkowie. Przecież nie budujemy w Pruszkowie dla samego Pruszkowa, tylko budujemy w Pruszkowie w opcji pracy w aglomeracji warszawskiej. No akurat w Pruszkowie trochę mieszka, trochę miejsc pracy jest. A to jeszcze wróćmy do tego programu. No, moim zdaniem jest tak, że ludzie uwierzą, że ten program będzie w jego sukces, jeżeli zobaczą te mieszkania. No rozumiem, że w Białej Podlaskiej te mieszkania tam, są tam już gotowe. Tam już uwierzyli. Myślę, że za chwilę będzie wiele miast w Polsce. Mogę parę szybko przytoczyć, gdzie będzie... Bardzo proszę bardzo. Polska Zachodnia, Wałbrzych jest w trakcie budowy. Jarocin w trakcie budowy. Września rozmowy bardzo poważne. Wrocław, Oława, Nysa, Katowice. Katowice w tym roku wejdziemy na dwie budowy około 1000 mieszkań. Świetnie zaprojektowane, przy czym jedna lokalizacja, która będzie wynikiem konkursu, który w tej chwili jeszcze trwa, a 12 września będzie rozstrzygnięcie konkursu na dom dostępny organizowany przez BGK Nieruchomości. Więc tych inwestycji, Gdynia w tej chwili na ulicy Puszczyka realizowana, również Suwałki, Łomża, Zamość, Stalowa Wola, Przemyśl, Skawina. W przyszłym roku wchodzimy na początku roku na budowę. Również Szczecin i Świnoujście. Tak poleciałem po mapie, żeby pokazać, że budujemy wszędzie. W Łodzi również. W Łodzi również, że nasze lokalizacje nie są tylko w dużych miastach, ale tam, gdzie jest po prostu potrzeba. A proszę mi powiedzieć, czy te lokalizacje to są gdzieś wewnątrz miast, czy to jednak gdzieś bardzo na obrzeżu i później się pojawia problem z tym, żeby tam dotrzeć? Każda lokalizacja jest inna, każde miasto jest inne i to jest na przykład. W Warszawie wiadomo, że nie celujemy w centrum, tylko obrzeże, to jest zrozumiałe. W Krakowie celujemy na obrzeża, zupełnie przyzwoite, dobrze skomunikowane obrzeża, ale w Białej Podlaskiej jesteśmy w samym centrum. To jest po prostu. Każde miasto ma swoją specyfikę. W Dębicy 50 metrów od ratusza. No, więc w mniejszych miastach powiedzmy sobie świetne lokalizacje. W większych miastach, czy w dużych miastach lokalizacje dobrze skomunikowane transportem publicznym, co jest bardzo ważne, na to kładziemy nacisk. Jeśli nie ma komunikacji lub planu na komunikację transportem publicznym, nie jesteśmy tą lokalizacją zainteresowani. Nawet jeśli jest tak zwaną dobrą lokalizacją. Dla nas kluczową sprawą w dużych aglomeracjach jest transport publiczny. A proszę powiedzieć, jeszcze wróćmy do Warszawy, bo tutaj się zaczęła się budowa mieszkań. Pojawiły się też informacje bodajże na gruntach poczty, tak? Dobrze pamiętam. Prowadzimy w tej chwili rozmowę z pocztą. Tam jesteśmy w trakcie rozmowy z miastem, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego. Tam istnieje, ale będziemy potrzebowali drobnych korekt. Czyli w Warszawie też jakby będzie więcej tak, budowanych. Z całą pewnością, oprócz tej lokalizacji możemy powiedzieć, że na gruntach prywatnych, bo dzisiaj budujemy na gruntach prywatnych i samorządowych, to jest nasz główny rynek, jesteśmy w trakcie przygotowania 3000 mieszkań. Wow. Ale jeszcze... Na jednej lokalizacji, gdzie będzie robiony oprócz wykorzystania obiektów, które będą projektowane po 12 września, czyli po rozstrzygnięciu konkursu, będzie ogłoszony konkurs urbanistyczny, czyli A mieszkania, B
układ mieszkań, czyli w tym przypadku układ budynków, nie mieszkań, tylko układ budynków, bo tutaj razem z miastem stołecznym Warszawa rozmawiamy, żeby to było no, nie upakowane w typie deweloperskim, tylko po prostu dobrze zaprojektowane, jeśli chodzi o urbanistykę. Ciekawe. Jak pan mówi o gruntach prywatnych, to są grunty kupione od inwestorów prywatnych czy od firm, takich właśnie na przykład jak Poczta Polska? Czy... To są bardzo różne. Mamy chociażby w Krakowie od osób fizycznych, ale też mamy od firm kupione. Czyli nie jest jakby, nie budujecie tylko i wyłącznie na gruntach należących do państwa bądź nie, do samorządów? Nie. No, są samorządy, które po prostu nie mają nieruchomości. Po prostu już nie mają nieruchomości, które możemy zabudować w programie Mieszkanie Plus. Po prostu nie spełniają naszych oczekiwań. A proszę mi powiedzieć, jeszcze wróćmy do tego właśnie programu Mieszkania Plus, bo ja się trochę przyznam, że jestem trochę zgubiony, kiedy patrzę na ten program, bo do końca nie wiem, na jakim jest etapie. Z jednej strony mamy taką sytuację jak w Białej Podlaskiej, gdzie praktycznie już są te mieszkania, znaczy te domy już stoją, budynki stoją, tylko stan to, że nie są... surowy, otwarty, w zeszłym tygodniu byłem, widziałem. No właśnie. Z drugiej strony, to tak naprawdę jest pilotaż. Wiem, że jakieś ustawy się pojawiają. Teraz ostatnio była ta ustawa o krajowym zasobie nieruchomości, która nie spodobała się Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi. Ja tak do końca, i myślę, że także i nasi widzowie, nie do końca nie jesteśmy pewni, na jakim to jest etapie. Czy ten program właściwie ruszył, czy on jeszcze nie ruszył, czy on dopiero zaczyna ruszać? No bo są jeszcze mowa o tym, że będziemy odkładać pieniądze na nieruchomości. Na jakim to jest etapie? My jako BGKN realizujemy jeden z elementów programu Mieszkanie Plus. Dokładnie zapisane w dokumentach rządowych, jesteśmy pilotażem Mieszkania Plus i tą częścią absolutnie komercyjną, które pieniądze na prowadzenie inwestycji mamy z funduszy, a naszym głównym dostarczycielem środków jest dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego, nasza matka. Mhm. Ale czy... A pozostałe ten elementy socjalne, czy tak zwane oszczędnościowe, o które pan redaktor wspomniał, to jest już absolutnie rola Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. A proszę mi powiedzieć, bo jeżeli mówimy o programie czy części komercyjnej, no to na komercyjnym programie się zarabia. No, tu są głosy, że nie da się zarobić na wynajmie mieszkania po 25 zł, czy tam nawet 30. To mówią ci, którzy nie potrafią zarobić na takim wynajmie. My potrafimy zarobić. My jako BGK Nieruchomości mamy postawione jak gdyby dwa cele. Pierwsze, wiadomo, jako spółka prawa handlowego musimy dążyć do tego, żeby być na plusie, czyli mieć zysk. Tylko oczekiwania, jakie są postawione przed nami, to ma być zysk niewielki, pozwalający rozwijać się w firmie, ale naszym głównym celem jest dostarczanie mieszkań w dobrej cenie. W dobrej cenie. My mamy, tak jak rozmawialiśmy z panem redaktorem wcześniej, my mamy płacone od zarządzania, a nie od różnicy między wybudowaniem a sprzedażą nieruchomości, więc dla nas najważniejszą jest wielkość dostarczonych, ilość i wartość dostarczonych mieszkań. Od tego mamy płacone, od tego mamy liczone wynagrodzenie, a nie od różnicy, tak jak deweloperzy. Dlatego naszym celem jest skala. Czyli waszym celem nie jest budowanie mieszkania po 25 tysięcy złotych za metr? Nie, wręcz zdarza. Naszym celem nie jest budowanie takich mieszkań. Na pewno, i to mogę oświadczyć, że na pewno tutaj w drogę deweloperom w mieszkaniach premium na pewno nigdy nie będziemy wchodzili. Ale proszę mi powiedzieć, bo jak to wygląda, bo to jest tak, że jesteście firmą, która jest naprawdę rodzajem dewelopera albo rejtu, nie wiem, co jest bardziej, czyli powiedzmy tak i tak. Firmy, tak która zarządza głównie na tym, że... Jesteśmy i funduszem, ale też realizującym własnymi zasobami projekty. No ale tak naprawdę tych mieszkań przybywa i lada moment okaże się, że jesteście największym deweloperem w kraju. Myślimy, że w przyszłym roku będzie taka absolutnie szansa, że dobijemy do czołówki, a z całą pewnością istnieje szansa, że będziemy największym dostarczycielem mieszkań. Czołówka, no to jest ile tysięcy mieszkań? Dzisiaj to jest ponad 3000 mieszkań. Czyli w przyszłym roku będzie więcej niż 3000 mieszkań budowy. Tak jest cel.
No, zobaczymy, tylko właśnie pojawia się pytanie, a jak pan sądzi, czy uda, bo też jest, jedna rzecz mnie ciekawi, z jednej strony jest tak, że no, rzeczywiście trochę tej wiary moim zdaniem mimo wszystko brakuje w ten program, ale z drugiej strony samorządy, jak pan pokazuje, no praktycznie ścigają się o to możliwość postawienia sobie mieszkań w ramach programu 500 plus, czy przepraszam, mieszkanie plus, te plusy. Panie redaktorze, faktycznie bardzo aktywne są samorządy i trzeba tutaj powiedzieć śmiało, bez względu na barwy polityczne, bez względu na barwy polityczne. Ja to rozumiem, tylko nie rozumiem jednej rzeczy, przecież one mogą budować. Tak, po pierwsze, nie mają zasobów, po drugie, jeśli nawet pieniądze pożyczą, to wchodzi im w budżet, wieloletnie plany finansowe, a z tego powodu, że dzisiaj samorządy budują przede wszystkim infrastrukturę, no to w większości są zadłużone po tak zwany korek, więc próba dobrania kolejnych środków jest absolutnie w wielu przypadkach niemożliwa. My zdejmujemy w większości przypadków w większości tych miastach, które powiedziałem, są też bardzo małe miasta, o których możemy za chwilę powiedzieć jeszcze, zdejmujemy z nich pełną ryzyka związane z dostarczeniem mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Proszę zwrócić uwagę, że nadal w Polsce jest tak, że wiele osób ma środki, no powiedzmy sobie, niekoniecznie udokumentowane, a posiada środki. I czy na pytanie, czy są w stanie miesięcznie opłacać czynsz w wysokości około plus minus 1000 zł w zależności od miasta? Tak, zdecydowanie są. Czy w banku, nie dysponując umową o pracę na czas nieokreślony, mogą dostać kredyt hipoteczny? Wiemy, że nie. I to jest właśnie, to jest nasz klient. Dlatego powiadam jeszcze raz, nie wchodzimy w konflikt z deweloperami, bo mamy innego klienta. Rozumiem. No cóż, mam nadzieję, że ten program odniesie sukces, bo to jednak jest rzecz bardzo ważna, zwłaszcza w małych miastach, wbrew pozorom, gdzie po prostu tych mieszkań brakuje, a jeżeli są, to są po takich cenach, że trudno ludziom się na takie mieszkania zdobyć. Musimy kończyć, to była bardzo ciekawa rozmowa. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, to jest studio telewizyjne w Polsce.pl i gość Jan Pietrzak, artysta, satyryk, publicysta, poeta. Panie Janie, nie wymienimy wszystkich tytułów, ale też komentator życia, żołnierz też, wiem, że żołnierz. Komentator życia publicznego i od tego zaczniemy. Nowe taśmy, nowa odsłona taśmy, z których dowiadujemy się o zegarkach, ale i o bardzo poważnych sprawach, jak próba sprzedaży Rosjanom, czy pragnienie sprzedaży Rosjanom rafinerii w Morzejkach, jak bardzo miażdżąca recenzja premierowskich kompetencji Grzegorza Schetyny. Pana coś w tych taśmach zaskoczyło, w tym najnowszym odcinku? Nie, to jest kolejny odcinek ujawniający całe dziadostwo, całą nędzę tamtej ekipy. Ja o tym wydałem książkę opartą na felietonach z tygodnika w sieci pod tytułem Śmiech i złość. 8 lat, czyli 8 lat kadencji tamtej władzy. Opisywałem co tydzień i to wszystko, co teraz się ujawnia, ja o tym pisałem przez te wszystkie lata. Bardzo polecam. Książka jest aktualna w dalszym ciągu dla badaczy badających tamtą nieszczęsną władzę. Te 8 lat, które było stracone dla Polski w rękach takich no, marnych ludzi. Gorszego sortu. Użyję tego nielubianego zwrotu. Była też piosenka plagi Tuska, można powiedzieć, że tak. Oparta na zewnętrznym oglądzie rzeczywistości, ale jak posłuchałem
słuchamy, o czym ludzie tamtej ekipy mówią wewnątrz, to za łagodnie trochę pan ich potraktował. No jako łagodny satyryk, mówiący lekki uśmiech. To nie była jakaś krwista, żrąca satyra. Ale o plagach Tuska pisałem. No jak na nasze szczęście uciekł do Brukseli, to tam plag narobił. To przecież jego kadencja to jest odejście Wielkiej Brytanii, prawda? Jego kadencja to jest napływ miliona imigrantów. To jest wszystko pod rządami Tuska. To są w dalszym ciągu plagi Tuska. Tam, gdzie się pojawi, niszczy i psuje. Nie wiem, czy na czyjś rozkaz, czy takie ma złe, paskudne nastawienie do ludzi, ale tu jak przyjechał nawet na to przesłuchanie w prokuratorze, to co nagadał, jak mu się ręce trzęsły, prawda, w związku ze sprawą Puszczy Białowieskiej, jak jest potwornie niszczona, wycinana, jak się ujął tym losem Korników się, prawda, zasromał. No coś niebywałego, co to za gość jest. Także... Jak oni kochają... To wszystko, co tam wychodzi teraz z tych nagrań, to jest dla mnie dosyć ale tu jest jedna rzecz ważna w przyszłość skierowana, myślę, mianowicie, bo to reszta to jest rzeczywiście taka ocena, podsumowanie, trochę historia już czasami, ale jednak jedna rzecz jest przyszłość, mianowicie Sikorski, który przecież zna dobrze Schetyny. Mówi, ten człowiek się nie nadaje na premiera. No to lepiej, trudno o lepszą ocenę niż z zewnątrz. Dla porównania, myślę, że w PiS-ie wielu Jarosława Kaczyńskiego może nie lubić, ale nikt nie powie, że on się nie nadaje na premiera. Bo on się nadaje, bo to jest jeden z nielicznych polskich polityków, który jest po prostu mężem stanu. Widzi szeroko, widzi wzwyż i w głąb. Rozumie skalę problemów, rozumie hierarchię zjawisk, wie, jaka sprawa jest ważna dzisiaj, a jaka będzie za tydzień. To jest wybitny mąż stanu. A to są pętaki, ten Schetyna. Przecież o nim nie raz pisałem w pana piśmie, że nie ma poglądów żadnych. Cała ta opozycja nie ma Sikorski poglądów. Potwierdził. No tak, ten i facet potwierdził. Nie ma żadnych ja to mówiłem, expressis verbis. Nie ma żadnych. Oni wchodzą do Sejmu po to, żeby się awanturować, bo to potrafią. Wyć, ryszeć, obrażać, krzyczeć. Natomiast sformułować jakikolwiek pogląd, zwłaszcza korzystny dla Polaków, to przekracza ich możliwości wszelkie. Dobrze, że słyszymy to oczywiście z ust koleżki partyjnego, bo to dla osób nieprzekonanych, no, że bardziej może to jest istotne. Natomiast dla mnie to nie jest żadne odkrycie. No, chwała Bogu, że te taśmy, kolejne odcinki się pojawiają, bo jest jakiś kolejny element, prawda, podsumowania. Opozycja mówi, ktoś gra tymi taśmami. No, to no jest gra, no to oni mogli grać, no to przecież pod ich rządami się to robiło wszystko, no to dlaczego nie grają? Ja mam taką teorię, że to tak naprawdę była wewnętrzna rozgrywka. Te taśmy oczywiście, wyszły, że tak. Tylko się wymknęło. Oczywiście. No, nie wiadomo, czy Tusk kazał to nagrywać, czy Schetyna kazał to nagrywać, bo o nich dwóch nie ma żadnych taśm. Więc ktoś z nich to zainspirował i teraz im bokiem wyłazi. Ja jeszcze tak jest jedna osoba, która dobrze na tych taśmach wypada, pan Wojtunik, który tak, no, tak. Technicznie też można powiedzieć, a Platforma na plaży, to może przekonać Polaków? Plaża, naga plaża, słońce dookoła. Nic nie może przekonać, są wygłupy jakichś chłopców. Ja tu widzę też pęknięcie duże, bo z jednej strony mówią, że w Polsce demokracja umiera i właściwie jest reżim, takich słów używają, autorytaryzm, donoszą tam, gdzie można, a z drugiej strony jednak jadą na plażę. No to ja mam poczucie jakiegoś kompletnej niespójności. O tym mówimy, że nie mają poglądów i nie wiedzą co. Oni z tygodnia na tydzień się szamoczą. Nie wiedzą, co dzisiaj zrobić, żeby coś powiedzieć o PiS-ie złego. No przecież teraz powiedzą na plażę, że PiS jest niedobry, no, a kiedyś mówili, prawda, w Warszawie na ulicy, no, więc to są takie pomysły, przecież to są ludzie zupełnie niepotrzebni w polskiej polityce. Mam nadzieję, że kolejne wybory wymiotą to całą hałastrę poza politykę, nie będą nam już psuć polskich spraw. No tutaj jeszcze to chyba zależy też od tego rynku medialnego, mam wrażenie, od kształtu medialnego. Pan wierzy w jakąś zmianę tutaj? Jakaś dekoncentracja, repolonizacja, to jest możliwe? Wierzę czy nie wierzę, ale próbować trzeba, wie pan, no, wszystko jest możliwe. Wola polityczna jest ważna. Wola, tak jest. I ważni są ludzie, którzy chcą i potrafią coś zmienić. I jedność jest jedność. W paru sprawach się udało. Tak. Przez dwa lata. W paru sprawach ale się udało. Jest jedność w tym obozie? Tak, chyba za frontem jedności narodu ja nie barzę akurat. Także samo słowo jedność może nie jest tu najlepsza. Trzeba robić pewne rzeczy wspólnie, do których wspólnie mamy ten sam pogląd. Natomiast w różnych sprawach mogą być odmienne stanowiska. No to jest chyba naturalne. I prezydent miał prawo te weta? Pan je zrozumiał, te weta do ustaw sądowych? Zrozumiałem, tak. Prawo jak prawo. No, miał okazję zademonstrować, że jest prawnikiem, że trzeba go trochę posłuchać jednak. Nie można go lekceważyć. Moim zdaniem to z takiego punktu widzenia wyszło, to obrażono jego jakby zawodowe podejście do spraw prawnych, go zlekceważono. Ale to oczywiście takie emocje w sferach władzy, to jest pewien spór w rodzinie. Zgoda, ale niektórzy, pewnie nasi widzowie też podzielają taki niepokój, bo no, część tej strony opozycyjnej właściwie można powiedzieć już pokochała pana
Dudę, przeciwstawia go Kaczyńskiemu. I znowu mamy taki klimat w mediach, że trzeba Polskę bronić przed PiS-em i Kaczyńskim. I teraz wspólnie z Dudą niektórzy chcą bronić. No, czy to szatański plan, ale... Nie, tam. Nie powiedzie się. Zakładamy się. Dobrze, oby miał pan rację. Jan Pietrzak jest gościem studia telewizyjnego w Polsce.pl. I znowu pan zgadł. I przed nami, to mówię tam do widzów, i przed nami, dziękuję, że państwo są z nami, i przed nami temat związany z rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To jest 15 sierpnia i wiemy, bo śledzimy to jako tygodnik w sieci, jako portal w polityce.pl od początku, wiemy, że toczy pan wielką bitwę o rzecz absolutnie fundamentalną, o to, żeby był znak, duży znak tej bitwy, tego wielkiego zwycięstwa w Warszawie. I na jakim to jest etapie? To jest na etapie blokady kompletnej tego tematu przez władze Warszawy, które od początku oszukiwały mnie, bo kilka lat rozmawiałem, miałem ich za partnerów. Okazuje się, że w tym czasie sprzedawali kolejne jakieś lokalizacje działki, kolejne wykazali, działki. Tak? No wszystko były dyskusje wielogodzinne, narady, poważnie przeze mnie traktowane, a przez nich nie jako gra pozorów i blokada. Zablokowano tę sprawę, ponieważ no, to są potomkowie jednak wojsk czy Armii Czerwonej. Nie chcą mieć pomnika polskiego zwycięstwa. Może tutaj przywołam przemówienie prezydenta Trumpa, który powiedział wielkie słowa, jak był, prawda, w Warszawie, o polskich zwycięstwach. Między innymi taka fraza, że Polska zawsze zwycięży. Przywołał te słowa, że chcemy Boga. Kiedy przyjechał papież, prawda, przywołał słowa, że Polska była Polską, so that Poland would be Poland, że takie słowa Polacy znali. Pana słowa. Moje słowa, w oryginale, że Polska była Polską. Polska. Ale poprzedni prezydent Reagan w takim hasłowym uproszczeniu cytował, let Poland tak, be Poland. To bardziej dokładne tłumaczenie miał prezydent Trump, ale... Docenił polskie zwycięstwa wielokrotnie, bo powtarza się w jego tym przemówieniu słynnym już słowo polskie zwycięstwo, że Polska zawsze zwycięży. I chcę panu powiedzieć, że nie ma w Warszawie pomnika żadnego polskiego zwycięstwa. W Warszawie jest pomnik zwycięstwa Stalina, pałac Stalina. I ten pałac Stalina odpowiada obecnym władzom Warszawy. Dlatego niech innego zwycięstwa nie chcą mieć w Warszawie. No, gdy rządzili także w telewizji publicznej wspomnianej, to ten pałac Stalina był w czołówce wiadomości telewizyjnych. No tak. Mimo, że był obok... Jest piękny Zamek Królewski. Napisałem o tym od razu felieton tam, tak. Gdzie to wykpiłem. A z kolei, jak tylko się tam władze zmieniły, to od razu żeśmy pisali komentarze. Pierwsze, co macie zrobić, to zmienić ten pałac Stalina na Zamek Królewski. No dobrze, czyli jeszcze, władze... Jeżeli można dodać tutaj istotny wątek, że to te dyskusje toczyły się z władzami Warszawy głównie o lokalizację, bo nie chcą przyznać terenu, prawda? Jak widać, działki mają na handel, a nie na pomniki. Powiedzmy, że pan planuje, panie Janie, łuk triumfalny, tak? To ma być tak. Łuk Bitwy Warszawskiej. Tak jest. Czyli na to potrzebna jest działka. Na przykład potrzebne z dwóch stron Wisły. Potrzebna. No, właśnie chcę do tego dojść. Dobrze, pokazuję. Do tego tematu dojść, ponieważ... Pokazuję. Ponieważ były straszne kłopoty ze znalezieniem działki w tej materii miejskiej. Współpracownik Towarzystwa Patriotycznego, architekt Marek Skrzyński, pomyślał, wynalazł taki projekt, prawda, w sobie, w głowie, że jak zbudujemy w Wiśle, to będziemy jak najmniej podlegać władzom Warszawy. Ponieważ Wisła w małym stopniu podlega administracyjnym, władza podlega Ministerstwu Czyli Środowiska. Nie oba brzegi spięte łukiem triumfalnym. Kiedyś pokazywaliśmy w naszym tygodniku, tak, dzięki panu, piękne projekty w Sydney. No są takie łuki, to są. Nie jest żadne szaleństwo, są. Tak? Nie, ale tutaj chodzi to o to... się nie da, bo jest pani Gronkiewicz, chodzi więc w środku. O to, żeby właśnie wykiwać władzę Warszawy i zbudować ten łuk w nurcie Wisły. Jeszcze raz pokażmy, bo to jest coś niesamowitego. Projekt to jest Marka Skrzyńskiego projekt. Oczywiście tak nie musi być. To jest tylko projekt po to, żeby uświadomić państwu. Zobaczcie, jak wygląda Warszawa. Jaki on ma rozmiar. Warszawa to jest taka malutka ta wstążka, prawda? A pomnik jest wielki. 150 metrów. Jak jest 150-200 metrów? To jest taki trochę baszta, prawda, obronna, trochę fragment murów jakiś. No, jednym słowem nawiązuje bardzo do polskiej historii, polskiej architektury. Piękny projekt, ale pobudzający wyobraźnię. Dlaczego? Dlatego, że władze Warszawy nie zgadzają się na budowę
na tym terenie, który im podlega. Czyli ja nie rozumiem, wiem, czy to się uda, ale pracę w to. Rozumiem, że kładzie pan na stół ten projekt i trochę też to nasze spotkanie jest takim momentem, w którym mówimy też tej ekipie, która dzisiaj rządzi. No, pomóżcie, tak? Nie, tej ekipy nie ma co. Ekipy warszawskiej. Warszawska ekipa nie pomoże nam. Nie, mówię w Polsce, tak. No, to jest odrębna sprawa, tak. Ale no jest Polska Fundacja Narodowa. Ja wczoraj był tutaj gościem pan przewodniczący Jurkiewicz, więc... Mam nadzieję, że ktoś, zresztą niektórzy ministrowie okazywali zainteresowanie, natomiast w sensie czysto formalnym jest bardzo trudno ruszyć te kompetencje warszawskie. No, ale pomysł był, żeby to było na setną rocznicę, czyli 1920 rok. Pomysł był 4 lata temu, wtedy byśmy na pewno zdążyli, a teraz to już coraz bardziej wątpię, bo jest 3 lata jeszcze tylko. Także mamy coraz mniej czasu. No ale to są okoliczności z mojego punktu widzenia obiektywne. No przecież ja ten głos nie wybierałem w Warszawie. Są wrogowie Polski, rządzą tutaj w Warszawie. Wrogowie Warszawy. Złodzieje zresztą, co udawania, afera reprywatyzacyjna. Ludzie nastawieni na okradanie i niszczenie Warszawy. Kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków na bruk wyrzucili. I jeszcze ta pani prezydent ma czelność stawiać przed powstańcami i opowiadać jakieś drdymały, fałszywe przemówienie wygłaszać. Po prostu, wie pan... Flaki się przekręcają, człowieku, no, a zwłaszcza w warszawiaku, jak ja, ona, jak patrzę szczerze, na to obozerstwo. Ona, powiem szczerze, że ja też rzadko w polityce staram się nie denerwować, ale no, te słowa mówiące o tym, że ci kodziarze, którzy bronią no, głównie złodziejskich jednak sitw, że to są powstańcy, nawstępcy. Porównywanie tego, to ludzi, którzy walczyli o... Niepojęte. Niezwykle ważne, wielkie sprawy i wszystko na krawędzi życia i śmierci, prawda? Zadokumentowali ofiarą swego życia, że walczą o rzeczy istotne, o takie sprawy, dla których w ogóle warto żyć. A ona swoich złodziei do tego porównuje, łajdaków różnych. Przecież to niebywałe rzeczy są. Ale też staje w tym tam... kontekście się znaleźliśmy. To się niby chodzi o jeden pomnik, ale niech pan zobaczy, jaki to jest kontekst. Ale to jest jeszcze jeden kontekst, bo ja z kolei na powązkach wojskowych zawsze staram się tam, no jestem zawsze 1 sierpnia w godzinę W, między tymi grobami, tymi harcerzami, no, wspaniali ludzie tam się gromadzą, piękna, podniosła atmosfera. Ja tam myślałem o tym, co jest tak niedaleko od tego naszego studia, o Teatrze Powszechnym i tej klątwie. No miałem takie poczucie, że jak pani prezydent, jak w ogóle ci wszyscy ludzie, no, finansujący to ohydztwo, mogą jednocześnie w ogóle się pojawić w takim miejscu. To są fałszywi z gruntu. To są fałszywi. Przecież powstańcy to ich by po prostu no, przepędzili gdzie to są ludzie nie mający właśnie żadnych poglądów. To są ludzie przeżarci, zgnilizną moralną, niemoralnie głęboko. A poza tym niegodni w ogóle honoru być Polakiem. Także to a nie boi się pan, panie, a nie tego, że mimo afery reprywatyzacyjnej, gigantycznego złodziejstwa, które wychodzi na jaw i iluś innych skandali, takie warszawskie centryczne, estetyczne poczucie, że po prostu na PiS się nie głosuje, znowu da władzę tym ludziom? Nie ma czegoś takiego. Nie, to po prostu miasto urzędników, którzy byli powiązani przez 20 kilka lat z tymi władzami, które rządziły Polską, przecież Rzeczpospolitą. Ludzie wszyscy z ogonem SB, prawda, resortowe dzieci, no przecież cały świat urzędu był powiązany z władzą. Tak samo jak cały świat przestępczy. Miałem znajomy adwokat, któremu robiłem zarzuty, dlaczego on broni tylko jakichś łajdaków związanych z władzą. Mówi, bo to są jedyni przestępcy, którzy są związani z władzą. Innych nie ma. To nie jest... A kto mógłby być prezydentem Warszawy? No nie będziemy teraz quizu robić. To uczciwy człowiek i mądry. Ja w poprzednich wyborach 8 lat temu czy 4 lata temu głosowałem na pana Bieleckiego. Wydawało mi się, że jest kompetentnym człowiekiem, z pewną wizją i z dorobkiem umysłowym, inteligent prawdziwy, prawda? I że jest godny zaufania. No ale nie mam pojęcia, kto teraz będzie kandydować. Ale wybory ostatnie parlamentarne pokazały, że mamy w Polsce ludzi, na których można liczyć i teraz swoją pracą dokumentują przez 2 lata, że zmieniają Polskę niemal z miesiąca na miesiąc na lepsze. Są tacy ludzie w Polsce. Oczywiście aparaty partyjne, jakieś ludzie, którym się zajmują, powinni wyławiać takie talenty, prawda? Tak jak wyłonili Andrzeja Dudę, który był na jakimś takim średniego szczebla urzędnikiem ministerialnym, czy w sekretariacie prezydenta pracował, ale jednak zdał egzamin w kampanii wyborczej i teraz zdaje egzamin przez 2 lata jako prezydent. Właśnie to 2-lecie. Więc można znaleźć ludzi. To nie jest problem w Polsce. Pan też nie jeden talent znalazł akurat w kabarecie pod egidą. Artystyczny. Duże gratulacje, bo 80 Jana Pietrzaka, tak. No, koncert, który miał odbyć się w Opolu,
myślę, że ta blokada Opola była w dużej mierze przeciwko panu skierowana. Tak było, tak. Ale odbył się jednak w Warszawie, też w parku niedaleko stąd. I słyszałem, że ogromna oglądalność w TVP, to duży sukces. Tak, no że... tak mi tam mówili, tam jacyś ludzie. Tak. Imieniny pana Janka to się nazywało. No tak na kolanie, w pośpiechu to zrobiłem właśnie, jak dostałem żeby się nie poddawać. Pokazałem, że można pójść do parku, 2 tygodnie zrobić koncert i nie jest to takie trudne. A teraz Opole wraca, pan tam się pojawi? Bo w Opolu mam się pojawić. Będzie recital, tak? Tak, mam, ale chciałem powiedzieć jeszcze o koncercie wcześniejszym, związanym właśnie z tą bitwą. Mamy w Parku Sowińskiego 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej mamy tradycyjny koncert, Towarzystwo Patriotyczne takie koncerty robi co roku, związany z Bitwą Warszawską. Zwycięstwo 1920. Wasza uwaga na słowo zwycięstwo, którego nie ma w podręcznikach. Nawet jak o pierwszej wojnie światowej piszą, to nigdzie nie ma, że Polska zwyciężyła. A Polska pokonała 3 zaborców. Zwyciężyła. W II wojnie światowej Polska zwyciężyła. Pokonała i faszyzm, i komunizm. Zwycięstwo. To prezydent Trump przyjeżdża, mówi, że Polska on nam to musiał powiedzieć. To jest, ale ja o tym mówię 40 lat. Tylko mnie nie słuchają. Dobrze, a ja miałem taką myśl, słuchając Trumpa, a ilu polskich polityków byłoby w stanie takie słowa powiedzieć? Nie są w stanie. Niewielu. Bo im zakazali, niewielu. Tak? Nie są w stanie skończyć przemówienia słowami God bless America, prawda, czy niech żyje Polska. To jeden ten... To Mateusz Morawiecki, słyszałem jakieś przemówienie, jak dostawał nagrodę, skończył słowami niech żyje Polska. No, ale skąd to się bierze? To jest jakiś gen wstydu, gen samodestrukcji? To nie nasz wstyd, tak nam wbijają. To jest ten przemysł pogardy, ta pedagogika wstydu. Ktoś nad tym pracuje dziesiątki lat, upokarzania tego społeczeństwa. Nie wolno śpiewać, że Polska, co to tak oficjalnie tak śpiewać, że Polska jest taka miłość do ojczyzny, jest taka skryta, cicha, tak trzeba nie demonstrować, bo to nie wypada. To jest ten tyk, ja się z tym zetknąłem wielokrotnie ze względu, że ja się nie boję śpiewać niech żyje Polska, prawda? I ten rodzaj twórczości jest po prostu tłamszony. Nie ma nas w radiu, w telewizji, nie ma nigdzie. Czasami okazjonalnie się ujawni. A takich artystów, którzy śpiewają wprost, bo taką mają potrzebę, jest sporo w Polsce. Nie można by zrobić taki koncert piosenek związanych właśnie bezpośrednio z tymi... są festiwale, raczej w regionach są takie festiwale młodzieży. Kiedy młodzież wychodzi, śpiewa świetnie piosenki z różnych epok. Ale nawet w tych telewizyjnych showach tak zwanych muzycznych czasami można spotkać, że przychodzi młody człowiek i piękną, patriotyczną piosenkę prezentuje. Zazwyczaj jest niestety zjechany. To jest też taki kamyczek do... To ja nawet walczyłem o takiego Wolwowicza kiedyś, bo jakieś takie jury, bo śpiewał Rosiewicza piosenkę Pytasz mnie, co się trzyma. No taka emigracyjna piosenka. I taka jakaś jurorka o mentalności takiej cenzorki PRL-owskiej strasznie go zjechała. Nie za brak wokalu, nie za brak talentu, nie za cokolwiek muzycznego, tylko za te słowa. Że jak on śmie taką bogoojczyźnianą pieśń tutaj śpiewać. Dobrze, to powtórzmy. 15 sierpnia, Park Sowińskiego w Warszawie. Godzina 19. Koncert Zwycięstwo 1920. Darmowy wstęp? Darmowy, no bo to jest... Czyli Jan Pietrzak i przyjaciele. Tak jest i to jest Towarzystwo Patriotyczne organizuje oczywiście. Także będziemy i będzie, myślę, też ekipa w polityce.pl i w polsce.pl. Jan Pietrzak, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy na ten koncert 15 sierpnia w Parku Sowińskiego w Warszawie o 19:00. Bądźcie Państwo z Janem Pietrzakiem, z Polską, z duchami przodków, z pamięcią o polskim wielkim zwycięstwie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania Szymon Szynkowski, Vel Sęk, jest gościem telefonicznym studia telewizyjnego w Polsce.pl. Panie pośle, znalazł się pan na billboardzie z nazwiskiem, z imieniem i ładnym w sumie zdjęciem.
No, sytuacja jest o tyle ciekawa, że nie pan sfinansował ten billboard, tylko, jak rozumiem, Nowoczesna i pan Ryszard Petro. Napis na billboardzie brzmi tak: oni głosowali za zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym i tam jest jeszcze dwóch innych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pan uważa, że to jest coś, co pana obraża, czy coś, za co jest pan wdzięczny? Absolutnie. Jestem bardzo wdzięczny i wczoraj zresztą dziękowałem również za pośrednictwem mediów społecznościowych Nowoczesnej. Ja w dotychczasowych czterech kampaniach wyborczych, w których brałem udział, nigdy nie miałem wykupionych billboardów, ponieważ stawiałem na bezpośredni kontakt z wyborcami i na nieco tańsze nośniki reklamowe nie stać mnie było na billboardy. No i pierwszy raz w historii mojej działalności politycznej billboard wykupiła mi opozycja, wykupiła mi partia Nowoczesna, więc jestem oczywiście z tego tytułu wdzięczny. Rewanżować się nie zamierzam, ponieważ dokonania poznańskich posłów Nowoczesnej na czele z liderką panią poseł Joanną Schmidt są dość powszechnie znane, więc myślę, że nie ma potrzeby, żebym rewanżował się również wykupywaniem billboardów z takimi reklamującymi takie dokonania. No, można by sobie wyobrazić, co tam by było. No, rozumiem, że pewnie liderzy Nowoczesnej razem, ale sprawa jest poważna, bo ja rozumiem, że analiza polityczna Ryszarda Petru, jeśli jakaś jest, no ale załóżmy, że jest, choć on często daje dowody na to, że gubi się w tym gąszczu wydarzeń, faktów, także historycznych, ale jeśli jest ta analiza, to ona brzmi następująco. Poznaniacy nie wybaczą. Pokażmy twarze tych, którzy opowiedzieli się za reformą sądownictwa, którą jeszcze, zresztą jeszcze na końcu no, spotkało weto. Ale czy pan się nie boi, że może coś w tym myśleniu jest, że rzeczywiście Ryszard Petru przekona poznaniaków, że to jest jakaś, no, jakiś powód do wstydu? Jak pan rozmawia z Polakami, z wyborcami, to jak oni na tę sprawę i tych plakatów, i reformy sądownictwa patrzą? Nie mam takich obaw, panie redaktorze, ponieważ co tydzień w poniedziałkowy dyżur poselski przyjmuje przynajmniej kilka osób, które dotyka właśnie problem niesprawnego bądź niesprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości. I to są przypadki, które są jednym z dowodów na konieczność reformy właśnie sądownictwa w Polsce. I myślę, że opozycja, gdyby podchodziła poważniej do problemów obywateli, a mniej koncentrowała się na przeciwnikach politycznych, to środki, które przeznaczyła na ten billboard, za który, co podkreślam jeszcze raz, serdecznie dziękuję, mogłaby wydać na przykład na bezpłatną pomoc prawną dla osób poszkodowanych przez polski wymiar sprawiedliwości. My u nas w biurze trójki posłów Prawa i Sprawiedliwości i europosła Ryszarda Czarneckiego, bo mamy jedno biuro wspólnie, mamy dwa równoległe dyżury, ponieważ jest takie zapotrzebowanie bezpłatnej pomocy prawnej i zgłasza się naprawdę sporo osób, którym z jednej strony staramy się pomóc, ale z drugiej strony bez skutecznej, strukturalnej zmiany w wymiarze sprawiedliwości często trudno jest pomóc. Myślę, że koncentrowanie się właśnie na pomocy obywatelom w takich sprawach jest rzeczą znacznie ważniejszą niż taka dyskusja z przeciwnikami politycznymi na poziomie billboardów za kilkadziesiąt tysięcy złotych, które proponuje Nowoczesna. Rzeczywiście także szafy redakcyjne, a nie tylko w biurach poselskich, ale szafy redakcyjne pełne są opisów nadsyłanych przez czytelników, przez Polaków, pokazujących w jaki sposób, to są takie teczki z dokumentacją rozmaitych spraw, które czasami są no, przerażające. Też staramy się pomóc komu możemy, ale to jest po prostu morze nieszczęść, które wylewa się z polskich sądów, w sprawach rodzinnych, majątkowych, no wszelkiego rodzaju. Ja już nie mówię o tych sprawach publicznych, bo największe tragedie dzieją się tam, gdzie nie widzimy. Ja jeśli też mamy jakiegoś adwokata znajomego, to on też trochę prawdy o tym sądownictwie może powiedzieć. Jak pan myśli, skończy się ta historia? To znaczy, czy ta obietnica Prawa i Sprawiedliwości, ale i prezydenta Andrzeja Dudy, że reforma będzie zasadnicza i mocna, myślę zresztą, że to był jeden z podstawowych żagli kampanii 2015, wtedy na każdym spotkaniu było mocne powiedzenie ze strony Polaków, musicie, jeśli obejmiecie władzę, zmienić sądownictwo. Czy Prawo i Sprawiedliwość tej obietnicy dotrzyma? Nie wyobrażam sobie, żeby ten proces został zatrzymany. Między innymi dlatego, że kiedy w 2001 roku jako 19-letni chłopak przystępowałem, 19-letni student
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przystępowałem do Prawa i Sprawiedliwości. To czyniłem to między innymi dlatego, że wówczas tworząca się formacja tworzyła się na jednym z głównych haseł, jakim była reforma wymiaru sprawiedliwości. Ówcześnie odchodzący z funkcji ministra sprawiedliwości świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński uczynił jako jedno z głównych swoich zadań, jeden z głównych swoich postulatów właśnie taką reformę i tak zostało zbudowane Prawo i Sprawiedliwość. Przecież i nazwa tej partii jest nieprzypadkowa, bo odwołuje się z jednej strony do litery prawa, ale z drugiej strony jasno wskazuje, że ta litera prawa musi mieć ścisły związek ze sprawiedliwością. Jeżeli po 16 latach od powstania partii wreszcie są sprzyjające warunki polityczne do tego, żeby ten postulat zrealizować, no to występujące nawet po drodze trudności czy wątpliwości zgłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę nie zatrzymają nas w tym procesie reform. Jestem głęboko przekonany, że prezydentem kierują dobre intencje, że widzimy wspólny kierunek i w tym kierunku zmierzamy, a że prezydent widzi nieco inną drogę, to jest jego konstytucyjne prawo. Trzeba to uszanować, pochylić się nad tymi wątpliwościami i wspólnie zmienić sądownictwo tak, jak oczekują tego obywatele. Panie pośle, pana tematem, jeśli tak mogę powiedzieć, dla pana ważnym tematem jest też kwestia prawdy historycznej o Polsce. Jestem panu za te działania bardzo wdzięczny, bo one są no, nie wpisane, jakby w, znaczy wpisują się w pewien nurt myślenia o Polsce, no ale to jest działanie pana oddolne i takie naprawdę wynikające z serca. Jak pan myśli, czy ta dyskusja o odszkodowaniach, o reparacjach wojennych, których Polska nigdy nie dostała, jako państwo potwornie pokrzywdzone, po pierwsze, czy ona może przypomnieć światu, jak było naprawdę? No bo nawet podejmując ten temat, to już osiągamy, że przypominamy skalę ofiary, jaką poniósł naród polski ze strony nazizmu niemieckiego, ze strony zbrodniczego, totalitarnego reżimu, który najechał na Polskę 1 września 1939 roku. No i drugie pytanie z tego wynikające, na ile realne w ogóle jest jakieś... Są jakieś wypłaty. Przypominamy w tygodniku sieci, że Niemcy wciąż płacą odszkodowania, nawet nowe podejmują zobowiązania, tylko nie Polakom i nie Polsce. Istotnie tak jest i ja na co dzień w mojej pracy jako przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej przekonuję się, jak wiele pracy przed nami w zakresie uświadamiania narodów, ale także elit zachodniej Europy, ale również za oceanem, chociaż ja koncentruję się na tych relacjach właśnie z politykami, z mediami niemieckimi, które no, zdarzają się w sposób zupełnie dla mnie niezrozumiały, nie tylko zapominać o tych najczarniejszych kartach historii, która przecież nie jest taką historią bardzo odległą, ale wręcz tą historię zakłamywać takim sformułowaniem, które powraca nieustannie w mediach niemieckich. Polskie obozy koncentracyjne to jest no, skandaliczne sformułowanie, z którym ja na co dzień ale walczę. Ale ono jest używane świadomie, panie pośle, czy to jest pewna kalka językowa? No bo można zrozumieć od biedy, że gdzieś w Ameryce tego typu błędy, no daleko i tak dalej, ale no na Boga, no Niemcy wiedzą, jak było i wiedzą, że to nie były polskie obozy. Czy to jest używane świadomie? Wie pan, ja nie przeniknę intencji każdego z tych ludzi, którzy takiego sformułowania używają. Koncentruję się, zamiast analizować intencje, koncentruję się na tym, żeby każdorazowo protestować i nie godzić się na to, że takie sformułowanie jest używane. Po pierwsze rozmawiam z niemieckimi politykami, domagam się od nich jednoznacznego potępienia na przykład takich sytuacji jak proces telewizji ZDF z Karolem Tenderą, gdzie drugi program publicznej telewizji niemieckiej nie potrafi w sposób rzetelny przeprosić za użycie tego sformułowania, tylko angażuje się w jakiś długotrwały proces sądowy. Dla mnie jest to sytuacja no, niezrozumiała i nieakceptowalna. Domagam się od niemieckich polityków reakcji na tą sytuację. U części z nich znajduję zrozumienie, ale cały czas wielka droga przed nami, no między innymi dlatego, że ta sprawa była zaniedbywana przez szereg ostatnich lat. No i takich zaniedbań, które są zaniedbaniami de facto kilkunastu ostatnich lat, nie sposób naprawić w półtora roku czy w dwa lata. Jestem jednak przekonany, że to jest no, jeden z naszych głównych obowiązków, a druga sprawa, o której pan redaktor wspomniał, czyli kwestia reparacji, to z kolei temat uważany przez część
elit i w Niemczech. I niestety mam wrażenie w Polsce tych elit, które rządziły przez ostatnie lata, za temat tabu, za temat, którego nie wolno ruszać w imię dobrych relacji polsko-niemieckich. No ja uważam dokładnie odwrotnie. Stoję na stanowisku, że właśnie w imię dobrych partnerskich relacji polsko-niemieckich nie może być w naszych stosunkach tematów tabu. Musimy szczerze mówić o tematach niezałatwionych, niezamkniętych, między innymi po to, żeby ta szczera rozmowa doprowadziła nas do relacji, które chcielibyśmy utrzymywać z Niemcami, czyli relacji jednej strony dobrych, ale z drugiej strony nie takich, jak były w przeszłości, mam wrażenie, uczeń-mistrz, tylko relacji partnerskich dwóch krajów. Tutaj też ciekawa ta reakcja Grzegorza Schetyny, lidera Platformy Obywatelskiej, który wrzuca do tej debaty o reparacjach wątek szokujący, wątek granic, które przecież nie mają z tym nic wspólnego. Granice nie były żadnym zadośćuczynieniem za zbrodnie niemieckie, bo po pierwsze ten kształt granic narzuciły państwa wielkie mocarstwa i przecież Polskę ze wschodu bardzo mocno okrajając. No a po drugie, Niemców wśród tych wielkich mocarstw naprawdę nie było, więc czy pan też uważa, że te słowa Grzegorza Schetyny, który powiedział, że jeżeli podniesiemy temat odszkodowań, reparacji, to w zamian Niemcy nas zapytają o granice, no czy pan uważa, że to są słowa dopuszczalne? To jest zupełnie niesłychane i bardzo szkodliwe, ponieważ ja mógłbym sobie wyobrazić, że tego typu słowa, chociaż słowa nie mające żadnego uzasadnienia ani prawnego, ani politycznego, padną gdzieś poza Polską, ale to, że one padną z ust polskiego polityka, to jest rzecz niewyobrażalna, ponieważ granice są po pierwsze ustalone w sensie prawnym traktatem 4+2 w sposób jasny, po drugie traktatem o regulacji granic. To nie ma żadnego związku z reparacjami wojennymi. I jeżeli polski polityk stara się wrzucić do jednego worka te dwie kwestie, no to czyni to trudno tutaj jakby mówić o jakiejś nieświadomości, bo nie sądzę, żeby Grzegorz Schetyna nie wiedział, o czym mówi. Myślę, że świadomie po prostu szkodzi. To bardzo niedobrze. Może to upał, bo na plaży są politycy Platformy Obywatelskiej. I też jeszcze jedno słowo. Grzegorz Schetyna też powiedział dzisiaj, że konkurencja krytykuje, bo zazdrości, że nie wpadło na taki pomysł. Może to błąd PiSu, że nie ma was na plażach. No Prawo i Sprawiedliwość jednak ma dużo do zrobienia i myślę, że na plaży trudno podejrzewać, że tą pracę całą, którą przed nami można wykonać. Oczywiście urlop się każdemu należy, natomiast jeżeli ktoś próbuje być gdzieś pół drogi i w warunkach urlopowych próbuje udawać, że pracuje, to robi to wrażenie raczej groteskowe. Zgoda, nie mieszajmy pewnych rzeczywistości. Jak urlop to urlop, jak praca to praca. Szymon Szynkowski, Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Poznań, bohater plakatu Nowoczesnej. Gratuluję tego funduszu ekstra. Mam nadzieję, że Urząd Skarbowy się do pana nie przyczepi, że ma pan jakieś korzyści, które nie zostały opodatkowane i że to jednak rozliczy ze swoich pieniędzy pan Ryszard Petru. Bardzo panie pośle, dziękuję za to. To już niech się Nowoczesna martwi. Oni są, zdaje się, ekspertami w różnych rozliczeniach, więc na pewno jakoś sobie poradzą. Dziękuję panie doktorze. Tak, dziękuję. Miłego dnia życzę. Za chwilę wracamy. Dzień dobry Państwu, witam w wywiadzie gospodarczym. Ja nazywam się Maciej Wośko, a moim i Państwa gościem wywiadu gospodarczego jest dzisiaj wiceminister finansów, pan Paweł Gruza. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Pan minister odpowiedzialny za podatki, zatem będziemy mówić o podatkach właśnie i o pieniądzach, które są pewne, bo jak mówił pewien amerykański polityk, który dziś widnieje na 100-dolarowym banknocie, podatki to rzecz, jedna z tych dwóch rzeczy pewnych. Z panem ministrem mieliśmy też okazję rozmawiać w ubiegłym tygodniu, przygotowując wywiad w sieci. W tygodniku sieci publikujemy w bieżącym wydaniu ten wywiad. Bardzo serdecznie Państwu ten wywiad polecam. A my mamy okazję dzięki obecności pana ministra w studiu w Polsce.pl pokontynuować trochę rozmowę na temat tego, co dzieje się w Ministerstwie Finansów, bo dzieje się
bardzo wiele. Panie ministrze, jeżeli jak słyszę, że minister finansów mówi o uszczelnianiu systemu podatkowego, to wielu z nas kojarzy się to raczej z takim długotrwałym i uciążliwym kontrolowaniem przeciętnego przedsiębiorcy tego, czy rzeczywiście płacimy podatki. Tymczasem mam wrażenie, że ministerstwo raczej poszło w ostatnim czasie w legislację, w zmianę przepisów. Bardzo dużo się w tej mierze w Ministerstwie Finansów dzieje. Tak, może to jest taki najbardziej widoczny symptom naszych wysiłków i determinacji. Niemniej jednak za każdą zmianą legislacyjną stoją bardzo istotne zmiany organizacyjne i informatyczne. I tutaj chciałem powiedzieć, tego nie widać, jakby w dzienniku ustaw o tym nie przeczytamy. Natomiast każdy nowy przepis, każdy nowy mechanizm uszczelniający szczególnie podatek VAT opiera się o ten postęp technologiczny, duży wysiłek informatyczny naszej kadry w Ministerstwie Finansów i oczywiście w KAS-ie, w Krajowej Administracji Skarbowej. Czy to oznacza, że problemy były tak duże, że trzeba było rzeczywiście zacząć od samej góry, czyli od zmiany przepisów i dopiero później przyglądać się temu, co się dzieje, czy też po prostu dawno nie porządkowano tych przepisów? No, my mamy wrażenie, że pewne tematy zostały przez ostatnie dwie kadencje po prostu odpuszczone. Nie było adekwatnych działań podejmowanych wobec oczywistych symptomów budowania się luki VAT-owskiej, przestępczości VAT-owskiej, wyłudzeń VAT-owskich. Na te systemowe problemy trzeba po prostu znajdować systemowe rozwiązania, a nie doraźne, tak jak to było czynione. Państwa typu Słowacja, Czechy, Węgry wdrożyły dużo wcześniej, wiele lat temu, te nowoczesne instrumenty uszczelniające i my jesteśmy bardzo zapóźnieni i musimy nadrobić stracone lata. Jeśli chodzi o lukę VAT-owską, to nasi sąsiedzi wiele lat temu już podjęli ten wysiłek zmiany przepisów, uszczelnienia systemu VAT, co spowodowało na przykład przeniesienie się mafii VAT-owskich, bo tak to trzeba nazwać, właśnie do Polski, gdzie ten system był po prostu dziurawy. No dokładnie tak. Jesteśmy zapóźnieni i startujemy z dużo gorszej pozycji, ponieważ musimy sobie poradzić nie tylko z naszymi domorosłymi jakby problemami, ale także napływowym problemem, nazwijmy to imigracja VAT-owska, mafii VAT-owskiej. Jesteśmy w gorszej pozycji. Do VAT-u i optymalizacji podatkowych za chwilę wrócimy. Powołam się tylko na wypowiedź wczorajszą wicepremiera Morawieckiego, żeby poznać trochę skalę, o czym mówimy. Pan wicepremier Morawiecki mówi wprost, państwo straciło na wyłudzeniach VAT około 200-250 miliardów złotych i Polakom należy się wyjaśnienie, dlaczego tak się działo, dlaczego tak się wydarzyło. Dziś mówimy o tym, że tylko w ubiegłym roku luka VAT wyniosła około 37 miliardów złotych. Potężna skala problemu i potężne pieniądze, które w tej wojnie są języczkiem uwagi. Bardzo trudno sobie wyobrazić nawet milion złotych, jak wygląda. Nie mówiąc już o miliardzie, czy o kilkudziesięciu miliardach rocznie, czy o prawie ćwierć biliona złotych, jak mój szef to przedstawił. Jest to trudne do wyobrażenia, ale niestety tego typu projekcje czy wyliczenia mają uzasadnienie w kalkulacjach, które czynimy. Oczywiście nie można tego co do grosza policzyć, bo gdybyśmy mogli policzyć co do grosza, to moglibyśmy prawdopodobnie to złapać. Niemniej to jest jednak szacowana. Tak, oczywiście. Różnica. Natomiast my mówimy o tego typu pieniądzach. No to są pieniądze, które pozwalają państwu albo się rozwijać, albo być w stagnacji, w sensie państwowości. Premier Morawiecki mówi nie 500 plus, a 5000 plus moglibyśmy prowadzić, gdyby znacznie wcześniej uporano się z wyłudzeniami. To jest próba wizualizacji jakby tego problemu i niestety mam żal troszeczkę do mediów, które przez wiele lat
zupełnie pomijały ten problem, który był dosyć oczywisty i w wielu NGO-sach, w wielu głosach opozycji za poprzednich dwóch kadencji mówiło się o tym otwarcie i była, jakby to powiedzieć, blokada na informowanie społeczeństwa o tym narastającym problemie. To więcej docierają do nas głosy, że na ten temat prowadzone były rozmowy przez wiele organizacji i zwracano uwagę rządom Platformy Obywatelskiej i PSL na to, że taki problem z karuzelami VAT na przykład w obrocie smartfonami istnieje. I dwa lata trwały konsultacje, dwa lata trwały rozmowy, tymczasem potężne pieniądze z budżetu zwyczajnie uciekały. No niestety tak było. Ale to mówimy kiedyś, ale dzisiaj również nie jest w mediach różowo, tak bym powiedział, bo gdyby przejrzeć... ostatnie informacje prasowe, no to trochę mam wrażenie, że taki poziom optymizmu w mediach, czy w wielu mediach, o tak to powiedzmy, no nie jest zbyt wysoki. Raczej szuka się tego, że dobrze, no VAT i to, co Ministerstwo Finansów pokazuje jako sukces, tak naprawdę jest wstrzymaniem wypłat należnych podatków firmom. W grudniu znowu się obudzimy z ręką w nocniku. Panie redaktorze, ja rozumiem te głosy, szczególnie z opozycji i także niektórych ekspertów. Ja rozumiem troskę o przedsiębiorcę, natomiast no, nasze dane nie potwierdzają tych rewelacji, czy pseudorewelacji. Organizujemy jutro konferencję dla dziennikarzy, NGO-sów i ekspertów, gdzie będziemy przedstawiać bardzo wyraźnie technologię zwracania VAT, jak jest to kalkulowane. Możemy się pochwalić po pierwsze tym, że wartość niezwróconego VAT-u jest mniejsza niż rok wcześniej, co pokazuje, że to jest nieprawda, że są zatory na poziomie skarbówki vis-a-vis oczekiwań podatników. Dwa, przyspieszyliśmy zwroty VAT-u z 42 dni średniego tempa zwrotu zeszliśmy do 39. W związku z tym nie jest prawdą, jakobyśmy budowali i zawyżali dochody budżetowe z VAT-u niezwróconym pieniądzem przedsiębiorcom. Absolutnie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Wiele lat byłem sam przedsiębiorcą i nie wyobrażam sobie akceptacji dla tego typu działań. No jeszcze kilka lat temu pomysłem na deficyt budżetowy były na przykład mandaty i ściągalność mandatów i no pamiętamy taki prosty mechanizm, niech obywatele zapłacą więcej kar, również kar skarbowych, to wtedy ale nie trzeba daleko uratujemy szukać, dziurę no przecież Platforma Obywatelska podniosła stawkę podstawową i obniżone VAT o 1 punkt procentowy, co także miało jakby dwa skutki. Po pierwsze, maskowało brak faktycznych działań uszczelnieniowych, a po drugie powodowało, że same wyłudzenia stawały się bardziej rentowne, no bo podwyższenie o 1 punkt procentowy to jest tak naprawdę zwiększenie rentowności wyłudzenia o prawie 5%. Więc niestety tak szukano dochodów budżetowych, zamiast wziąć się do roboty i robić to, co my dzisiaj i co Słowacy 5 lat temu. Wicepremier Morawiecki mówi wprost, że jest za powołaniem Sejmowej Komisji Śledczej, która pochyli się nad tym, jak procedowany był system VAT i jak działały pewne przepisy w poprzednich kadencjach i w poprzednich rządach, jak sprzyjały tak naprawdę działaniom mafii VAT-owskiej. Ja jestem skoncentrowany na budowaniu na przyszłość rozwiązań, instrumentów, które dadzą naszej skarbówce możliwość minimalizacji albo eliminacji tego typu patologii. Natomiast będzie moment w czasie, być może to już niedługo, kiedy trzeba zadać pytanie, co się działo przez ostatnie dwie kadencje.
Mhm. Przedsiębiorcy, kiedy się z nimi rozmawia, mówią wprost, potrzebujemy jasnych, klarownych przepisów, przewidywalnych przepisów. Tymczasem w samym Ministerstwie Finansów powstają nowe zasady, nowe projekty, to jest nowelizacja przepisów o PIT i CIT, ustawa podatkowa, zryczałtowany podatek dochodowy, nowe przepisy związane również z raportowaniem z kas fiskalnych. To zapytam trochę tak jak na łamach tygodnika sieci, nie za dużo jak na jeden raz, jak na tak krótki czas. To jest pytanie, no, czy rozłożyć te reformy na wiele lat, czy zintensyfikować je w krótkim okresie czasu, gdzie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, że muszą zaimplementować pewne nowoczesne rozwiązania, po czym będzie jakby ten okres, gdzie te zmiany będą już tylko jakieś takie punktowe, tuningowe. No, jestem zwolennikiem jednak tej drogi jakby szybkiej odrobienia tych 8 straconych lat poprzednich rządów. 8 straconych lat i widzimy już w tej chwili twarde wyniki polskiej gospodarki, które no, powinny napawać optymizmem. 4% wzrost PKB, inflacja 1,9, wzrost płac o 4%, no i bezrobocie w lipcu na poziomie 7,1. No to pytanie trochę giełdowo zapytam o poziom optymizmu w Ministerstwie Finansów. Jest się z czego się cieszyć? Ja nie bardzo. Coś jest takiego, że ja się w ogóle nie cieszę, ale z uwagi na ilość pracy jeszcze przed nami. W związku z tym ja osobiście jestem skoncentrowany na tym, co trzeba jeszcze zrobić i mamy otwartych, tak jak pan redaktor powiedział, wiele projektów legislacyjnych. Za tym stoją projekty informatyczne. To trzeba wszystko dopiąć. Gdzieś tam na końcu może będzie jakaś satysfakcja. Na razie zupełnie nie. Wiemy, co... Rozumiem, że pan minister widzi ten horyzont. Widzę tą pracę, co trzeba wykonać. Ale przynajmniej mamy dowody na to, że idziemy w dobrym kierunku, bo jeżeli mamy wzrost dochodów budżetowych, który się nie odbywa kosztem wzrostu gospodarczego, to jest właśnie dokładnie to, o co nam chodzi. Tak jak rozmowy trwają dotyczące budżetu, to zawsze pojawia się wątek funduszy unijnych, pieniędzy, które docierają do nas też z Europy. W związku z różnymi rozmowami również w Unii Europejskiej pojawia się taki argument, uwaga, bo jeśli zabraknie nam tych pieniędzy, to będziemy mieli problem. Jest tak rzeczywiście, że musimy bardzo dbać o dobre kontakty i pilnować też tych funduszy, które do nas przychodzą z Europy? Oczywiście, że tak musimy robić i to jest racjonalne. Niemniej jednak nie możemy uzależniać rozwoju Polski wyłącznie od funduszy unijnych. Znaczy szczelność systemu podatkowego powoduje także to, że mamy własny potencjał alokowania środków publicznych do tych dziedzin, które uważamy czy to społecznie, czy gospodarczo za wskazane. I my także mamy potencjał rozwojowy, chociaż nie mamy plakietek naklejonych, sfinansowano wyłącznie z budżetu, to musimy sobie zdawać sprawę, że te dochody budżetowe nowe dają nam potencjał decydowania we własnym zakresie, co będziemy rozwijać. Może to jest właśnie pomysł, żeby również oznaczać inwestycje z budżetu, sfinansowano z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej. Nie, to jest taki przykład. No, rentgen faktycznie jest z plakietką Unii Europejskiej, ale siostra pielęgniarka nie ma plakietki wyłącznie z budżetu, prawda? Pytam o Unię, ponieważ bardzo często w rozmowach z Unią Europejską, czy to w ramach Unii, czy też w ramach mniejszej organizacji, choćby Grupy Wyszehradzkiej, czy Trójkąta Weimarskiego, bardzo głośno rząd pani premier Beaty Szydło, pan wicepremier Morawiecki podnoszą temat optymalizacji podatkowej.
Ja powiem tak, no dla przedsiębiorcy słowo optymalizacja podatkowa no nie jest jakimś takim złym sformułowaniem. No każdy z nas kombinuje, jak nie, to zrobić, żeby płacić mniej. Oczywiście. Ja bym chciał troszeczkę to zniuansować. Mimo wszystko nam chodzi głównie o tak zwaną agresywną optymalizację podatkową. Optymalizacja podatkowa, taka rozumiana klasycznie, to jest sytuacja, gdzie przedsiębiorca ma dwie drogi do wyboru i wybiera po prostu drogę o mniejszych kosztach, także podatkowych, do realizowania swoich celów gospodarczych. Agresywna optymalizacja podatkowa to jest odwrócenie kota ogonem, czyli mamy sytuację, gdzie jest podatek do zapłaty i tak wymyślamy jakąś sytuację gospodarczą, transakcję czy strukturę, żeby nie zapłacić tego podatku. Czyli to jest odwrócenie przyczyny i skutku. Więc my oczywiście bardzo zabiegamy o to różnymi środkami, także ostrzeżeniami dla podatników, żeby nie iść w kierunku agresywnej optymalizacji fikcyjnych transakcji, fikcyjnych struktur. I to jest trend światowy. Czyli rozgraniczamy optymalizację od agresywnej optymalizacji podatkowej. Niestety, do optymalizacji. Tak, każdy z nas, tak. Każdy przedsiębiorca ma, ma jak najbardziej prawo i do poszukiwania sposobu na to, żeby no, podatki płacić, choć płacić je optymalnie, czyli tak, żeby było nas na nie stać. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za bardzo. Dzisiejszą rozmowę, za wizytę w studiu wywiadu gospodarczego. Bardzo dziękuję. Polsce.pl, studio telewizyjne na żywo i gość telefoniczny, pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł. Dziękuję, że jest pani z nami. I pierwsze pytanie, zderzmy się z tą sprawą. Czy przeprosiny Jerzego Owsiaka pani przyjmuje? Jeśli to są w ogóle przeprosiny? Oczywiście to nie są przeprosiny, bo ten występ nieszczery, ja nie słuchałam tego, natomiast przeczytałam fragmenty i cytaty z tej audycji. No oczywiście były pełne, przepełnione ironią. Były niestety dalszym ciągiem tego występu i kontynuacją tego występu z Woodstocku. I myślę, że tutaj ja odbieram raczej ten występ kolejny i kolejną porcję obrażania mnie, zakończone z użyciem słowa przepraszam, które kompletnie żadnego znaczenia nie miało i nie pełniło swojej funkcji. Odbieram to raczej jako wyraz pewnej prawnej kalkulacji, dlatego że pan Owsiak, warto pamiętać, działa chyba w warunkach recydywy. Zdaje się, że przegrał kiedyś podobny proces z panem Wielguckim, chyba też o to samo. I być może ktoś mu powiedział przeproś, lepiej staraj się unikać procesu. Więc raczej przypisałabym to niechętnej, braku uczciwej, w ogóle szczerej chęci przeproszenia, a raczej wykalkulowaniem, że rzuci słowo tutaj przepraszam, ale oczywiście nie odstąpi od stylu i dalszego sposobu obrażania. Zresztą przez tę audycję robił. Tym bardziej, że cała fala hejtu i chamstwa, która zalała mój Facebook po jego właśnie tym występie w cudzysłowie na Woodstocku, po tych jego niby przeprosinach, również miała miejsce. Ja wczoraj musiałam naprawdę północy usuwać obelgi i różnego rodzaju ohydne jakieś wpisy. Więc oni, ci jego sympatycy również wiedzą, że to nie były żadne przeprosiny i też nie traktują poważnie. Ja uważam, że trzeba skończyć. Ja inaczej powiem. Od lat, od czterech, odkąd jestem posłem, jestem obrażona w różny sposób za swoje poglądy, ale uważam, że trzeba wreszcie z tym skończyć. Tak jak wreszcie postanowiłam nie pozwalać dalej obrażać się panu Lisowi. W toku jest sprawa, którą pani Olenik w pierwszej
w pierwszej instancji odrzucono mój pozew, ale w drugiej instancji uchylono ten wyrok i zobaczymy, ta sprawa wróci ponownie. Z panem Palikotem obrażali mnie i teraz pan Owsiak, który jest osobą naprawdę... Będzie tu proces z Jerzym Owsiakiem? Ja myślę, że będzie. Dlatego, że to trzeba zakończyć, jeszcze raz powiem, trzeba zakończyć. On nie może pozwalać sobie tylko z tego powodu, że rządzi duszami pewnej części, specyficznej części młodzieży, że może zrobić wszystko i właściwie wykreowany został od czasów PRL-u już na takiego bożka idola. I właściwie on każdego może kopnąć, uderzyć, zniszczyć. Nie ma na niego żadnej kary, wszyscy patrzą na niego z sympatią. Tak nie może być. Po prostu tego typu ludzie psują obyczaje i nie może tak. No po prostu tak nie może. Ja się na to nie godzę. Jestem w trakcie rozmów ze swoim adwokatem i najprawdopodobniej proces będzie. Czyli pani wytoczy, bo mówiła też pani rzecznik Beata Mazurek, że to Prawo i Sprawiedliwość podejmie kroki prawne w obronie godności, honoru, dobrego imienia własnej posłanki, czyli pani jak profesor. Jak najbardziej, tylko że partia polityczna nie ma specjalnie legitymacji prawnej. To osoba, której dotyka to pomówienie, czy obrażenie, czy naruszenie jej godności, ma przede wszystkim tytuł prawny. Ale ja się jeszcze temu przyjrzę, ale wsparcie tego rodzaju, właśnie nawet takie moralne wsparcie, jest dla mnie niezwykle cenne. I tutaj jak to będzie wyglądało w szczegółach, to nie ma znaczenia, ale ja jestem na etapie rozmów ze swoim adwokatem, który szczegółowo analizuje sprawę w takim celu, żeby ją jednak sąd po prostu niech rozstrzygnie. Powiem to pani... zachowanie, może powiedzieć, że jest właśnie taką infantylną, ładną zabawą, taką właśnie, jak pan sobie Owsiak wyobraża, i to szczególny krok podobne chociażby słowa, czy podobne zachowanie w stosunku do kogokolwiek z lewej strony, przypuszczam, spotkałoby się z potężną kampanią taką sprzeciwu. Tutaj ta kampania jest ze strony największych mediów, albo udają, że tematu nie ma, albo sobie jakieś żarty stroją. Natomiast musi też pani profesor wiedzieć, że jest dużo słów wsparcia. Może tego w tym morzu hejtu na Facebooku pani nie widać, ale my widzimy, że do nas przychodzi dużo listów, których autorzy prosimy przekazać pani profesor Pawłowicz, że nas to oburza, że szanujemy pani pracę, szanujemy pani słowa, pani działalność publiczną. Także o tym też warto pani poseł pamiętać. Bardzo dziękuję, ale jednocześnie na portalu, na Polityce. Państwo wczoraj przedstawiliście, chyba wczoraj, ja tak nie mam teraz za bardzo czasu czytać szczegółowo, natomiast wystąpienie pani Środy, która jest na Uniwersytecie Warszawskim etykiem, i jej wystąpienia, jej oceny i opinie są po prostu straszne. Ja się zastanawiam, w jaki sposób, jak to jest, że na Uniwersytecie tego typu osoby się utrzymuje, zwalcza się osoby o prawicowych poglądach na Uniwersytecie Warszawskim, natomiast osoby, które wprost zasługują na kary sądowe, bo tego typu wypowiedzi, które ona pod moim adresem, kolejny zresztą raz, ja na to nie reaguję, ale to jest ten sam typ ludzi. Tacy ludzie chowają takich właśnie panów Owsiaków i to całe ich towarzystwo. Więc słyszałam, że panie różne, jakaś pani Mucha, pani Lubna, jakieś takie różne panie z tej skrajnej lewicy gdzieś tam się ujęły za mną, to chcę powiedzieć, zresztą powiedziałam to, żeby się nie ujmowały, bo ich styl właśnie hoduje i pochwala takie typy i takie zachowania jak pan Owsiak. Także niech one dalej śpiewają o puczu, niech one zajmują się tam tą plażą i tak dalej. Natomiast niech już naprawdę dziękuję za obrońców, dam sobie radę. One są po prostu współwinne tego stylu i tego zachowania. Ta wypowiedź oczywiście była tylko przez nas przytoczona. Portal w polityce.pl jasno mówi, co pochwala, co potępia, natomiast musimy też dawać czytelnikom, odbiorcom pełen obraz wydarzeń, nawet jeśli to nie jest przyjemne. Tylko wyjaśnię. Pani poseł, pani profesor, jeszcze tylko dojdę, bo mówimy o pewnym stylu, o pewnym języku i ten styl i ten język znowu nam wychodzi z tego kolejnego odcinka tych taśm z nagranych polityków Platformy i środowisk biznesowych za Platformą stojących. I rzeczywiście, może na chwilę się zatrzymajmy,
Co to, jak pani sądzi, co to za ludzie, że im imponują zegarki po 10 tysięcy euro, że oni no, taplają się w jakimś luksusie, że się chwalą, że ten zegarek się udało ukryć w oświadczeniu i tak dalej. Może to jest trochę wyjaśnienie tego naszego języka debaty publicznej, że ci ludzie po prostu no, tak na co dzień rozmawiają. Może Owsiak tak mówi w domu, może Giertych tak mówi w domu, nie wiem. No. Ale panie redaktorze, wszyscy jak pan widzi tak rozmawiają. Pan Owsiak publicznie, tamci no tak. Może mniej publicznie, ale nie publicznie używają dokładnie tego samego języka. Co więcej, wszyscy oni w pewien sposób i zachowania pokazują, że oni oszukują państwo, że ich celem jest oszwabienie, oszukanie, prywatna korzyść, że właściwie sprawują te funkcje. W ogóle nie ma tam żadnego interesu Polski. Tam nie wiem, czy w ogóle słowo Polska jest jakimkolwiek słowem. No, kiedyś z bratem liczyliśmy i nie pada. To znaczy, to jest ten kraj, z którego się idzie, Polska. Żeby być grubym misiem w Brukseli. To jest ta logika, prawda? I kto będzie prezydentem, tak. Czy będzie kontrola krzyżowa. Oczywiście te wszystkie bluzgi, które słyszymy, są wypikowane. To ja po prostu zawsze, ja się zastanawiam ilekroć, bo teraz dość często możemy słuchać, jak to się stało, że Polacy wybierali takich ludzi? Jak no wie pani, co jest odpowiedzią. No to pani poseł, no odpowiedź jest prosta. Ale mówiliśmy w kampanii wyborczej trochę się o tym mówiło i oni znowu otrzymali dość dużą ilość głosów. No otrzymali, bo była jedna różnica między kampanią 2011 a 2015 i to było to, że pojawiła się medialna szczelina. Wysiłkiem wielu środowisk powstały pewne kanały komunikacji plus internet, który jednak się bardzo rozwinął. Dobrze, żeby Prawo i Sprawiedliwość swoją drogą o tym pamiętało, bo da się wygrać wbrew mediom, ale bardzo trudno jest utrwalić tę władzę, mając naprzeciwko siebie 90% przekazu nienawistnego, który jest dzisiaj. Uda się dekoncentracja mediów. Prezydent Andrzej Duda zasugerował w ostatnim wywiadzie, też ciekawy, bo dla 300 po polityka, to jest ta strona, którą prowadzi ten człowiek, który jak był pucz grudniowy, mówił, że czuje gaz i to ich moralny koniec, no ale to jest wybór pana prezydenta, ale prezydent sugeruje, że bardzo się temu uważnie przyjrzy i że on będzie pilnował tu pluralizmu. Czy pani uważa, że jest jakakolwiek przestrzeń na to, że takie ustawy wejdą i że prezydent je podpisze? Ja myślę, że tak, ale to nie, nawet nie tyle wola może pana prezydenta, chociaż też jak najbardziej, ale wola jest to jeden z punktów programu ważnych Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ i w kampanii wyborczej, w czasie zjazdów przy susze pan prezes Kaczyński wielokrotnie podkreślił wagę i znaczenie mediów, dlatego że nasza praca idzie na marne, ponieważ na kilka portali, jedno czy dwie, też nie za wielkie, jedna telewizja publiczna i kilka takich drobniejszych, my tego odporu, kłamstwa, my nie jesteśmy w stanie dać odporu. Oni posiadają największe stacje, kontrolują prasę, 98% już powtarzam, tę wiedzę jest w rękach prasy papierowej, jest w rękach niemieckich koncernów, więc tutaj trzeba ogromny wysiłek zrobić i ja mam nadzieję, że nawet nie mam nadzieję, no tak wiemy o tym, bo takie są zapowiedzi tutaj u nas w klubie, że ustawa o dekoncentracji mediów będzie procedowana. Oczywiście nie może być mowy o nacjonalizacji, ponieważ to by się w żaden sposób tutaj nie spotkało z poparciem i tego się nie da zrobić po prostu. Natomiast dekoncentracja, czyli rozbicie własnościowe i zbliżenie układu własnościowego Polski, działających w Polsce mediów, zbliżyć się do niemieckich, byłoby już tutaj bardzo dobrym. W tym znaczeniu... Ja wcale nie wiem, czy to się uda. Ja wcale nie wiem, czy to się uda, dlatego że zobaczmy, co jest przy sądach, a to tak bardzo te sądy nie naruszają interesów niemieckich, jak dekoncentracja, ustawa o dekoncentracji mediów. Jeśli pan prezydent teraz poprze, no bardzo dobrze, mam nadzieję, że poprze, ale tu może być problem właśnie z jeszcze większymi atakami. No właśnie pan prezydent podchodzi do tego z bardzo dużym dystansem, ale rzeczywiście w Niemczech ta skala dominacji kapitału obcego kluczowej dla komunikacji społecznej, dla rozumienia interesu narodowego w sferze jest nie do pomyślenia. Tam jeden tytuł chcieli kupić Brytyjczycy, zostali pogonieni. Do widzenia. Jak najbardziej, no bo nie może być tak, że rząd mówi jedno w Sejmie, a to, co do ludzi trafia potem w kioskach, w gazetach, jest dokładnym ośmieszeniem, zaprzeczeniem, dezawuowaniem.
i właśnie uniemożliwianie prowadzenia polityki państwa. Ja osobiście... Znaczy komentować to każdy może jak chce. Problem polega na tym, że to jest operacja na fake newsach, to jest operacja na świadomości społecznej, to jest odwrócenie w ogóle znaczenia. Dokładnie, no więc my dokładnie zgadzam się z panem i ja osobiście byłabym za jeszcze ostrzejszymi. Tak jak mówię, tylko zastrzegam ja osobiście, ponieważ te media potem przekłamują. To nie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale ja osobiście bym podjęła środki dalej idące. No, my powinniśmy się wiązać postanowieniami polskiej konstytucji, która nakazuje nam dbać o interes państwa, chronić bezpieczeństwa państwa, a takie działania powinny nam umożliwić. Konstytucja nakazuje nam to. Więc my nie możemy ciągle chodzić i patrzeć, czy Niemcy nam pozwolą, co powiedzą, a co jakiś pani Macron albo jego żona, co powiedzą. To jest w ogóle, naprawdę, mamy ciągle taką optykę, że bez najpierw, ja wiem, że to trzeba, no bo to chodzimy po polu minowym, ale powinniśmy bardziej radykalne środki podejmować, zwłaszcza jak chodzi o media. Sądownictwo, media, to jest kompletnie, to jest nasza Polska, jak obszar polskiej suwerenności i kompetencji. Bez tego niczego nie przeprowadzimy. I tu będzie największy opór i jestem prawie pewna. W naszym dzienniku jest dzisiaj ciekawa akcja. Można pocztówkę wziąć i na tej pocztówce jest napisany list do pana Timmermansa, tak, w którym mówimy: panie Timmermans, niech pan pilnuje podstaw Unii Europejskiej, nienaruszalności suwerenności poszczególnych państw, równouprawnienia gospodarczego, ochrony granic, wychowania dzieci w wierze. Niezły pomysł, powiem szczerze. Zaimponowali mi koledzy z naszego dziennika i koleżanki. Pomysł jest bardzo dobry, aczkolwiek pan Timmermans jest naprawdę panem nikim. On po prostu jest osobą, która jest wystawiana do krzyczenia. Nie reprezentuje ani u siebie w Holandii żadnej znaczącej partii, właśnie przegrała z Kretesem ta jego partia i nie ma... No kto w ogóle rządzi tą Unią Europejską? To jest pani poseł pytanie. Kto ich wybrał? No kto ich wybrał? Panie redaktorze, jest grupa urzędników przyzwyczajonych do rządzenia w Unii Europejskiej. Oni są rozpieszczeni, rozbestwieni, mają wszystkie środki, mają zapewnioną emeryturę i on tutaj po prostu wykonuje to, co jedynego uno. Pani profesor, że Donald Tusk, myśli pani profesor, że Donald Tusk porzuci ten luksus albo zostanie do tego zmuszony, który ma w Brukseli, żeby wrócić do Polski i walczyć na przykład w wyborach prezydenckich? Jak pani patrzy na Tuska, który... Mi się wydaje, że... Tak, tak. Jeśli może... Proszę bardzo. Wydaje, że pan premier Tusk nie wróci, dlatego że on ma tam swoją enklawę bezpieczeństwa, chroni się za immunitetami. Te zbierane są powoli, z bardzo konsekwentnie dowody, no same fakty dotyczące jego działalności. Zresztą pokazaliśmy również, pokazując, że on tu żadnej kontroli nie miał nad tym, co się w Polsce dzieje. Poza tym ja myślę, że on jeszcze tutaj ma dużą rolę, będzie chciał pewnie spełnić, żeby bronić Niemiec przed polskimi roszczeniami odszkodowawczymi za II wojnę światową. Tam, w Brukseli, tam. Zawołował. I on tam tego stanowiska tak szybko... Co tam stanowisko w Polsce? Prezydent, on na pewno przelicza, ile ma prezydent Polski. Być może to byłby już koniec jego kariery, chyba że Niemcy jeszcze coś mu tam dadzą. Ale wątpię, on ma tam do wykonania ciągle w imieniu właśnie zastępczo za polskie władze, których się nie traktuje poważnie, których się nie dopuszcza do głosu albo kłamie. I w imieniu Polski de facto przytaczane są wypowiedzi, rzekomo w imieniu Polski wygłaszane pana Tuska, który będzie właśnie za chwilę, tak jak jego prawo, tak jak jego partia Platforma Obywatelska, zrzekał się, ośmieszał żądania polskie, a wymowa jego oskarżeń i jego dezawuowania żądań polskich jest większa niż rządu polskiego, bo tak właśnie ustawiono w poprzednich latach nastawienie mediów zachodnich do Polski. I ja myślę, że tutaj Tusk nie wróci, on będzie oczywiście cały czas kalkuluje, natomiast te odszkodowania będzie tutaj dezawuował. Na szczęście historia tak się ułożyła, że wybory w Stanach Zjednoczonych wygrał pan prezydent Trump, że w pewien sposób dla nas dobre są z tego punktu widzenia Brexit, czyli wystąpienie Wielkiej Brytanii, wyraźna sympatia dla Polski Wielkiej Brytanii, bo też warto zauważyć, że brytyjskie gazety ze zrozumieniem podchodzą do roszczeń polskich i właściwie pokazuje uczciwie ogromne zniszczenia, pokazują tutaj różnymi opiniami, takimi dość poważnych publicystów, że nasze roszczenia są uzasadnione. Ja myślę, że tutaj teraz właśnie, żeby nawet ubiec te takie zdradzieckie, tak bym powiedziała, nieuczciwe, nielojalne, niepolskie działania pana Tuska, może nie tym się zajmować, czy on wróci, czy nie, tylko naprawdę powinniśmy teraz sprawę niezwykle, skoro powiedzieliśmy A o tych roszczeniach, to sprawę potraktować poważnie,
wynająć renomowane amerykańskie, żydowskie kancelarie adwokackie zaprawione w bojach Holokaustu o odszkodowania za Holokaust od Niemiec, zamówić od nich, to będzie kosztowało, ale powinniśmy zamówić u nich kilka opinii prawnych. Co więcej, nie ma co polegać na naszych środowiskach, znam akurat środowiska prawnicze polskie, tu się nikt nie zajmuje się w ogóle taką problematyką jak odszkodowania, w ogóle występowanie przeciwko Niemiec. Niemcy finansowały, obok Amerykanów, ale Niemcy stypendia opłacały. Tu cała ta grupa bardzo wielu... Mamy tak, wpływowych ludzi, którzy... Oni są germanofilami, oni są kupieni na tych absolutnie typach. Oni tak. Nie mają śmiałości wystąpić to przeciwko Niemcom. Warto spojrzeć... I my tutaj nie polegajmy, i tylko skończę, przepraszam, nie polegajmy na tych naszych, żebym się wrócimy do polskiego jednego czy drugiego profesora. Oni na rzecz Polski nie mają wewnętrznego przekonania. Oni byli na... To są germanofile. Powinniśmy nie marnować czasu, póki jest prezydent Trump, póki mamy tutaj życzliwość, tak mi się zdaje, Wielkiej Brytanii, do kilku kancelarii żydowskich, amerykańskich, o opinie prawne, jakie są szanse o przygotowanie takiego roszczenia dla Polski. I warto też przypomnieć, że roszczenia wojenne nigdy i reparacje przedawniają się. I Niemcy nie mają prawa posługiwać w świetle prawa międzynarodowego. I Niemcy nie mają prawa wykorzystywać argumentu, że jakieś państwo, zwłaszcza niesuwerenne, perelowskie, wobec fragmentu dzisiejszej części Niemiec się czegoś zrzekło. Nigdy się nie poza zrzekło, tym nie się nie dowodu. Zrzekło, nie ma na to dokumentu, a Niemcy przez prawie 3 lata, od kiedy dokumentu. Po raz pierwszy o tym publicznie napisano, że nie jest ta umowa nigdzie zarejestrowana, ani ma jej śladu, nawet nie pokazały żadnego, nie pokazali nawet swojej wersji, nic nie ma, a przypuszczam, że wszystko przetrzepano. Pisze o tym Tygodnik w sieci. $6 bilionów tak są nam winni Niemcy. To są straty ludzkie i materialne w sumie. Próbuje lewica ośmieszać, że nam się tutaj cyfry mieszają, bo 3 lata temu pisaliśmy o 845 miliardach, ale strat materialnych, więc tutaj są dołożone jeszcze niematerialne. Wszystko to brzydko to brzmi, ale da się. Pani profesor Krystyna Pawłowicz, dziękuję pani profesor. Życzę miłego, dziękuję mam nadzieję, że odpoczynku i proszę się trzymać. Dziękuję za rozmowę w studiu telewizyjnym w polsce.pl.